Zaczynamy kolejne wyjątkowe wydanie Kolegium Żużlowego na YouTubie Kanal Plus Sport. Piotr Bugajny, dobry wieczór, wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy możemy o jednym z gości naszego programu powiedzieć, że to gość specjalny, gość wyjątkowy, a jest nim był uczestnik cyklu Grand Prix, stały uczestnik Tomasz Bajerski, ale to było kilkanaście lat temu, a od wczoraj już nie trener House Invest Plus Poznań, PSŻ Poznań. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomku, niedawno w jednym wywiadzie powiedziałeś, że bycie trenerem jest fajne tylko w zimę, jeśli ktoś mówi, że to jest fajna fucha i że generalnie to bardzo stresujące zadanie, ale z kolei bycie ekspertem telewizyjnym jest dla ciebie czymś bardzo przyjemnym, więc dzisiaj duży spokój, czy stres jednak jest? Nie, no żadnego stresu nie ma już. Właśnie przed transmisją tego programu tutaj na żywo, żeśmy rozmawiali właśnie z Maciejem, tutaj Maciej debiutował przy mnie, później jeszcze paru kolegów też debiutowało przy mnie, więc wiele lat spędzonych za tym mikrofonem, to raczej to mnie nie stresuje. No właśnie, bo uprzedziłeś, jest z nami, także do Maćka zaraz przejdziemy, ale jest Krzysztof Cegielski. Dobry wieczór, dobry Krzysztofie. Wieczór. Też no debiutowałem i z Tomkiem gdzieś, chyba sobie przypomniałem. No. Na pewno debiutując w meczu ligowym Stali Gorzów przeciwko Apatorowi w Toruniu, musiałeś tam być. Tak, byłem. Musiałeś. Wygraliśmy to spotkanie po 5 porażkach chyba. Okej. Okay. No, będziemy wspominać sobie pewne rzeczy, nie tylko z dawnej... A Grand Prix to nie kilkanaście, tylko chyba ale także co, kilkadziesiąt ostatnich. 20 lat temu. No właśnie. Już prawie 20 lat temu, tak. No ale jest też Maciej Noskowicz. Maćku, dobry wieczór, możesz powiedzieć dobry w tym wieczór, momencie. Witam. I rzeczywiście, Tomek uprzedził to, o czym chciałem powiedzieć, bo mijają właśnie 3 lata od momentu, kiedy po raz pierwszy skomentowałeś mecz w telewizji u nas w Kanal Plus, właśnie w towarzystwie pana Tomasza. Tak. Jakie to było przeżycie dla ciebie? Znaczy, to był olbrzymi stres. Ja nie chcę wokół tego robić jakiejś wielkiej historii, ponieważ no, wcześniej pracowałem jako komentator radiowy, natomiast 3 lata temu dokładnie rzeczywiście zadebiutowałem meczem Rofrednik Falubas i Tomasz Bajerski był ekspertem i to wspomnienie do dzisiaj, jak sobie tak przypominam, co, jak, to był olbrzymi stres. Właśnie Tomasz mówi, że nie, że zero stresu i tak dalej. Pamiętam nawet taką rozmowę, gdzie tam jakieś 5 minut przed anteną, ja mówię, kurczę, tu już coś ułożone jest i tak dalej, ale mówię, niby robię to ileś lat, ale tak się stresuję, bo telewizja, bo jestem z Zielonej Góry, a mecz Falubazu. I Tomasz miał ten taki luz na zasadzie, przestań Maciej, my się pierwszy raz widzieliśmy, przestań Maciej, przestań. To tak zapamiętałem, dlatego tak było. Tak. Ale Maciek już opowiada pewną historię i dobry program nie może się zacząć bez dobrej historii na początek. Ja bym chciał, Maćku, żebyś powiedział w kontekście Tomka, to jak wyglądała wasza droga, umawianie się na wyjazd na stadion w Dałga w Pils przed Speedway of Nations. Ale muszę nie, bo to ja nie wiem, czy to... Jeśli chcemy dostać łapki w górę, a nie łapki w dół, to musisz powiedzieć. To wiesz, a chcemy. Ale chcemy, ja tak? Ja tego nie pamiętam. A ty nie pamiętasz tego? Dlatego właśnie nie pamiętasz. Znaczy, ale ja byłem kierowcą, ja kierowałem. Znaczy nie, Tomasz samochód odegrał pewną rolę też w tej historii. Znaczy Tomasz jest człowiekiem, który lubi robić wszystko na ostatnią chwilę, ale to nie pamiętasz, jak na ostatnią chwilę przyjeżdżaliśmy? Speedway of Nations, Dałga. Pamiętam, że byliśmy tam. Tak, byliśmy 2 razy i pamiętam, wcześniej ekipa pojechała, zdaje się mecz, zawody były o godzinie 19, my w hotelu 18. Ja mówię, Tomasz, nie wiem, czy ja mogę zdradzę takie szczegóły, natomiast no, scena jest twoja, Maciek. Tak, 18 godzina. Tak pod hotelem, tak ja mówię, Tomasz, może tak już byśmy wyjechali, bo tak o 19 się zaczyna transmisja. Daj spokój, Maciej, ja tutaj jeździłem przecież, ja tutaj znam każdy kąt, no, ale tak patrzę, tak 15 po, ja mówię, no nie zdążymy, po prostu nie zdążymy. Pod stadionem i tak mówię, przecież tam będzie kilkaset albo kilka tysięcy osób, gdzie my tam się zmieścimy tym samochodem. No i podjeżdżamy pod ten stadion i rzeczywiście auto za autem, auto za autem, ja mówię, gdzie my tu zaparkujemy? I centralnie pod... Pamiętasz to? Pod, tak. Pod wjazdem do klubu jest jedno miejsce i Tomasz Bajerski mówi, patrz, kurczę, czekaliśmy na nas. Myślałem, że była taka tabliczka. Ale zawody miały również swój ciąg dalszy następnego dnia i następnego dnia, państwo może nie uwierzą, ale było dokładnie to samo, że też... To po drugiej stronie ulicy. Też było dokładnie tak samo, dlatego ja wiem, że jak z Tomaszem Bajerskim się gdzieś jedzie, to zawsze się zdąży, nawet jeżeli jest wszystko na stopie. Ale tak, to jest wspomnienie. Pierwszy dzień było właśnie dlatego, tak późno wyjechaliśmy, bo ja całą noc jechałem z Torunia. Tak. Ja przyjechałem prosto właśnie nam do Dałga Filipa. Tak. Mam nadzieję, że zdążymy też dzisiaj poruszyć wszystkie wątki. Już wiem, że Tomekowi się teraz otworzył usta i chciał powiedzieć coś więcej, ale teraz powie coś więcej Krzysiek Cegielski, bo już usłyszeliśmy, że Maciek jest bardzo mocno związany z Tomkiem, a Tomasz Bajerski, drogi Krzysztofie, w niedawnym wywiadzie, o którym właśnie już wspomniałem, to był wywiad dla portalu Po Bandzie, w rozmowie z Łukaszem Malaką, powiedział, zapytany o to, jakie były jego najlepsze zawody w życiu, powiedział, że to były pewne zawody, których ty odegrałeś pewną rolę. Czy coś ci przychodzi do głowy, jakie? No. Po pierwsze, Mistrzostwa Polski par.
Film. 98 rok. No tak, tak, tak. Tak, drużyna Pergo Gorzów zdobywa złoty medal. Tomasz Bajerski przywozi 18 punktów, same trójki. Dlaczego on był zawsze przed tobą wtedy? No, zazwyczaj puszcza się tych słabszych, żeby sobie ty byłeś prowadzącym. Ty młody jedź, a ja będę nie, cię prowadził. No, Zenek Plech, świętej pamięci. Ja nie wiedziałem tego, no ale Tomek Bajerski, gwiazda Pergo Gorzów. A ja uczący się i Zenek Plech jako trener postanowił mnie ustawić jako prowadzącego, czym mocno zdenerwował, jak się później okazało, Tomka. Nie uzyskałem odpowiedzi. Dlaczego? I tak będzie dobrze. I może to pomogło tak. W tym, że tak dobrze pojechałeś. Więc ja tylko dokładałem to, co mogłem. No, jak na tamten wiek, 19 lat niespełna, na własnym torze, który miałem tam dobrze w miarę obcykany, jeśli chodzi o wyprzedzanie. Ale całkiem niezłe starty też wtedy miałem, więc Tomek wygrał ze wszystkimi. Z Tomkiem Golobem, z Jackiem. Piotrem Protasiewiczem oni zajęli drugie chociaż miejsce, Polonia Jutrzenka Bydgoszcz. Jeśli chodzi o Polonię, to jechaliśmy chyba z Tomkiem 4-2. I z Jackiem. Tak, nie. Ja to wszystko sprawdziłem, panowie. Tomasz Golob i Piotr Protasiewicz we wszystkich biegach poza jednym, w którym jechał Jacek Golob. A trzecie miejsce zajęła. Tak. A trzecie miejsce zajęła drużyna Trilux Startu Gniezno. Ale tak Jacek to zaczynał ten Jacek turniej. Zaczynał ja. Z nami jechał na pewno Jacek, tak, bo to był. I Jacek przyjechał czwarty i tak. Myślę, że Piotrek wskoczył później. No, mogę to jeszcze skorygować. Jeszcze mogę to sprawdzić specjalnie dla ciebie, chociaż moje źródła mówiły co innego, bo to wynikliwie analizowałem. Ale jesteśmy dzisiaj po to, oczywiście, żeby też powspominać no, ale to pewne historie. Z wielu naszych dobrych metrów. Ale no. Akurat Tomek rzeczywiście wskazał w tej rozmowie na te zawody, w których jechaliście razem i zdobyliście wtedy złoty medal. Ale porozmawiamy tak. Też na pewno o tym, co się dzieje obecnie w świecie żużla. Wydarzyło się wczoraj to, że Tomasz Bajerski już od wczoraj nie jest trenerem drużyny z Poznania. Dlatego też czekamy oczywiście na Państwa opinie w tej sprawie, także pytania. Na pewno postaramy się, także Tomek, na część z nich odpowiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie. Także mamy dla Państwa zaproszenie do tego, aby odpowiadać na nasze pytania. Na nasze pytanie w sądzie, którą właśnie za moment nasz wydawca uruchomi. Pierwsze pytanie to brzmi, jak oceniasz wyniki PSŻ-u Poznań w tym sezonie? Są trzy opcje, ponad stan, na miarę oczekiwań i poniżej oczekiwań. Ta sonda zaraz wyskoczy, prosimy o głosy i będziemy później do tych wyników wracać. Także Tomku, jak to było? I pierwsze pytanie takie, czy ty wiedziałeś, że ten ostatni mecz, w którym prowadziłeś drużynę, to był mecz, którym postawione zostało ci ultimatum. Wygrywacie, jesteś dalej trenerem. Jeśli przegracie, to dziękujemy. Było coś takiego powiedziane, dużo szybciej, ale to już od 2 tygodni była taka dosyć ciekawa atmosfera, że to się czuje, że coś jest nie tak, zachowanie ludzi wkoło mnie, więc wszyscy raczej starali się unikać ze mną rozmawiać, chodzili dookoła, więc ja to czułem. Było coś takiego powiedziane, ja oczywiście to zaakceptowałem, zostałem zwolniony, no i myślę, że Jakub Kozaczyk załatwił to bardzo dobrze ze mną. Chciał, żebym przyjechał do Poznania, żeby się spotkać, no ale to nie ma sensu jechać do Poznania 200 km w jedną stronę, żeby usłyszeć, że jest się zwolniony, więc mówię, Kuba, śmiało mów mi tu przez telefon, jak jest. No nie Kuba... sądziłeś, że to będzie premia tam ogłoszona? Nie, no oczywiście, że nie. Ja już wiedziałem to, zanim Kuba do mnie zadzwonił, to już to doszły do mnie takie słuchy, bo to jednak paru fajnych ludzi tam w Poznaniu jest, jak nie parunastu, więc ja to wiedziałem dużo szybciej, bo decyzja zapadła już w poniedziałek, a ja się dowiedziałem dopiero we wtorek. Ale jakbyś wygrał? Nie tego wiem. Się nigdy nie dowiemy, tak? Tego się nie dowiemy. Ale tak? Jak czułeś, bo jeżeli mówisz, że od 2 tygodni przeczuwałeś, ale ta wygrana była blisko de facto z Polonią Bydgoszcz. Oczywiście, że tak, że było to blisko, no ale musi być wygrana i muszą być punkty. Tu nie było wygranej, nie było punktów. Zostałem zwolniony, no i nie wiem, co by było. Nie wiem, co by było, czy jakbyśmy wygrali, czy bym został, ale myślę, że akurat to, co się teraz stało, to się dobrze stało, bo ta atmosfera co do mojej osoby była słaba. I dlatego myślę, że dobrze, że tak się stało. Nie ma tego złego, co nam na dobre nie wyjdzie, więc ja życzę klubowi i zawodnikom z Poznania utrzymania się. Pan Przemek, PN, pisze, chodzę na mecze Skorpionów i w jego zdaniem, pana Przemka, Poznań popełnił już błąd w fazie budowania składu. Pytanie do ciebie, Tomek. Czy trener Bajerski miał wpływ na kontraktowanie Lindbecka jako lidera zespołu?
Były rozmowy o Lindbecku, były rozmowy o wielu innych zawodnikach, tylko my po prostu mieliśmy budżet taki, a nie inny i to było zakontraktowanie zawodników ze względu na budżet, tak? My rozmawialiśmy i z Nikolajem Klintem i był u nas Timo Lahti, więc tych zawodników żeśmy przerobili, ale takie kwoty, jak oni rzucali, no nie było poznańskiego klubu stać na to po prostu, żeby takich zawodników zakontraktować. Kolejne pytanie o kolejnego zawodnika, Oskar Koszolko pyta, czy Krakowiak był pomysłem Tomka czy prezesa oraz odejście Breuma i Cyfera, czy to też życzenie pana Tomka? Jeżeli chodzi o Adriana Cyfera, myślę, że też była to po części moja decyzja, żeby po prostu nie hamować go, żeby go nie trzymać. Ja nie jestem zwolennikiem, żeby trzech zawodników siedziało na ławie i czekało. Jeżeli chodzi o Breuma, podobna sytuacja była, ponieważ my mamy Salka, mieliśmy Salka, znaczy Poznań ma dalej, ja miałem wtedy Salka na U24, więc ten Breum by znowu siedział, tak? I to by nam nic nie dawało, gdybym ja go trzymał i bym go wpuścił jeden bieg w zawodach czy dwa razy w ciągu trzech meczy, tak? Więc to było hamowanie i chociaż byłem za oddaniem innego zawodnika, a Breuma, żeby zostawić, no ale... Którego? No, rozważaliśmy bardzo poważnie Adriana Gałę, żeby oddać po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że Adrianowi kompletnie nie pasuje tor w Poznaniu. Kompletnie. Nie potrafił się na tym torze odnaleźć i tylko i wyłącznie dlatego była taka propozycja, żeby tutaj z Adrianem się pożegnać, a Breum, żeby został, no zapadła inna decyzja, więc... Tak to się skończyło. Było o Krakowiaku było. Tak, jeżeli chodzi o Krakowiaka, mieliśmy... ogólnie było wtedy na ten moment czterech zawodników do wzięcia, tak? Bo był Adrian Miedziński, był Rune Holta, Szczepaniak i Krakowiak. Wiemy, że Szczepaniak dopiero teraz jest zwolniony, że może gdzieś zmienić klub. No i z tej trójki wybraliśmy Krakowiaka, tym bardziej, że jest blisko Poznania mieszka, więc decyzja zapadła na Krakowiaka i ja osobiście też byłem za tym transferem. Dam ci chwilę odpocząć, bo tych pytań jest do ciebie, tak, ale już też do Tomka zadać pytanie, tak, jak bo już, chciałem, jak już jesteśmy żeby Tomku, Tomek napił się spokojnie wody i żebyś ty może, Maciek, teraz coś powiedział, skoro się wyrywasz. Jak patrzysz w tym sezonie na te wszystkie ruchy związane z ekipą w Poznaniu, to miałeś taki moment, w którym pomyślałeś sobie, że jest tego za dużo, jest to nieustabilizowane, a być może był taki moment, kiedy pomyślałeś, że okej, to już idzie w konkretnym kierunku. Nie wiesz, czy dobrym, nie wiesz, czy złym, ale jednak w konkretnym. Chociażby wtedy, kiedy z klubu został odsunięty Adrian Cyfer. Tutaj miesiąc temu w kolegium, tylko siedziałem tam, gdzie teraz Krzysztof, to sformułowałem taką tezę, że Poznań może być takim czarnym koniem wręcz, chociaż wydawało się to trochę tutaj kolegom absurdalne, bo Beniaminek, bo mówiło się, że to bardziej Orzeł Łódź będzie takim zespołem, który może tutaj decydujący wpływ mieć na rozgrywki pierwszoligowe w kontekście rywalizacji z tymi mocniejszymi zespołami. Natomiast miałem wrażenie, że jak jest Łoktajew, jak jest ten Cypher Salk, jak jest Krakowiak, to ta drużyna jest naprawdę mocna i jedyne, co mnie zastanawiało, to ten Lindbeck, który no, chyba nie wypalił po prostu, tak mówiąc wprost, bo inaczej ty byś tym zespołem, no myślę, że miał więcej zwycięstw po prostu na koncie. Problem polegał w tym, natomiast że ja się chciałem ciebie zapytać, czy ty masz sobie coś do zarzucenia jako menedżer? Czy mając dzisiaj taką wiedzę, jaką masz a propos zespołu, a propos tego, co się wydarzyło, czy może byś nie dokonywał tych roszad, a może byś poszedł w innym kierunku, czy coś byś zmienił, widząc Poznań dziś na ostatnim miejscu w tabeli? Nie, ja uważam, ja osobiście do siebie nie mam żadnych zastrzeżeń, bo jeżeli chodzi o prowadzenie drużyny, o zmiany, o to wszystko, co zrobiłem dla drużyny, jak pomagałem, czy z silnikami, czy z mechanikami, czy z osobami, które pomagały też juniorom, to ja nie mam sobie kompletnie nic do zarzucenia. Więc jeżeli chodzi tu Antonio Lindbecka, troszeczkę chyba zaważyło. Myślę, że chyba tu jednak brakuje u Antonia tego mechanika takiego, który by po prostu go nakierował. Ja pierwszy rok współpracuję z Antonem i na początku to wszystko fajnie grało, ale później gdzieś to się rozmyło. I cały czas Anton był zawsze bieg za późno przełożony. Jak już było dobrze, to już go musiałem zmieniać, bo goniło się wynik, czy broniło wyniku, więc ciągle ten jeden bieg zawsze Anton za późno załapywał. No i w całości meczu okazywało się, że jego punktu brakowało. A on miał dobry początek, prawda? Bardzo dobry, tak. Bardzo ale dobry gdzie go nie oglądam teraz, to on z tym sprzętem ma duży problem. Czy to w Szwecji, gdzie potrafi wygrać start i nagle go z każdej strony mijają, czy tutaj w Polsce, więc dla mnie generalnie
taka decyzja z Tomkiem mnie bardzo zaskoczyła, bo... Mnie też. Bo... No, ale przeczuwałeś, właśnie no, jak mówiłeś o tym, że... Przeczuwałem, ale i tak jak mówiłeś o tym, że... To czułeś, że ludzie omijają cię już szerokim łukiem, zacząłem się zastanawiać, jak to jest, kurde. Nagle wszyscy z tobą gadali i nagle, nie wiem, ale kto, nie? Speaker, ci kierownik parku maszyn, wszyscy, cześć Tomek, i idą gdzieś tam dookoła. To się tak czułeś. Musisz iść gdzieś na menadżerkę, no właśnie, zobaczyć. Nie, dziękuję. Więc nie zazdroszczę, ale... Jeszcze przepraszam, ci przerwę. Tak samo było, jak z Torunia też odchodziłem, tak? To była podobna sytuacja, więc dlatego wiedziałem, że coś się święci. Dla mnie Poznań był taką drużyną od początku, kiedy miałem wyrazić jakąś opinię, czy nawet obstawić wynik gdzieś tam, to stawiałem pozytywne wyniki dla was, bo zaskakiwaliście mnie pozytywnie. No to, co Maciek powiedział, tak? Że miesiąc temu sądziłeś, że to będzie taki czarny koń. Ja też tak do dzisiaj sądzę, że ten zespół może osiągnąć dużo i utrzymać się, tak? To jest najważniejsze. No wskazałbym kilka innych drużyn w pierwszej lidze, które dużo bardziej zaskakują in minus i nic tam się nie dzieje. I też tak sobie pomyślałem, że a propos trenerów, menadżerów, to być może, Tomek, taka sugestia, musisz przyjąć taką pozycję jak niektórzy trenerzy zawsze, że jak coś nie idzie, to od razu tuż po meczu na zawodników. Ja tak nie robię. No właśnie. Ale jest taka tendencja faktycznie. Ten nie jedzie, ten musi zainwestować, ten prostu, jeszcze tak. Nie ruszył. I od razu na zawodników. I sprawa jest jasna. Nic nie idzie na konto menadżera. Nie są tacy tak. Menadżerowie, którzy od razu cisną zawodnikom i tyle. Nie? I później jakby wszyscy odnoszą takie wrażenie, no faktycznie, co tam trener może? Przecież on nie kupował tego sprzętu. On dobre zmiany robi, a poza tym to właściwie nie ma znaczenia, nie? Więc, a tutaj widzisz, ja tylko... coś tam się nie układało tak, jak może być powinno, choć te wyniki były blisko, nie? Tak, no generalnie wszystkie wyniki. A dla mnie generalnie, nie wiem, Kevin Pfeiffer, no pozytywnie, tak? Łoktajew pozytywnie, Krakowiak chyba okej, tak? Więc... Tego Salk, więc czwórka jechała. No, nawet juniorzy, tak, którzy gdzieś nie są najlepszymi na świecie, to jednak potrafią też gdzieś teoretycznie mocniejszymi pozytywnie tam zaskakiwać. Więc... Pytania o juniorów oczywiście też się pojawiają. No, też zwrócę się do naszego czatu, do naszych widzów, że oczywiście pytania o ewentualny powrót Tomka do pracy jako trenera, do różnych miejsc, które państwo tutaj wymieniają na czacie, oczywiście też się pojawią, ale chcemy zachować jakiś rytm i rozmowę, skoro rozmawiamy teraz o zawodnikach. Jest bardzo dużo, to zostańmy jeszcze przy nich na moment. Jest bardzo pytań też o Adriana Gałę, kilku użytkowników zadało podobne pytanie, czy to, że on pozostał w drużynie, miało, jak duży miało związek z tym, że z jego sponsorem? Czy to była stricte decyzja sportowa? To musicie się zapytać tam w klubie. Ale odnośnie, że nie jechał Adrian, czy że Tomka nie ma? Mówimy o Adrianie teraz. Mówimy o tych personalnych wyborach, który zawodnik opuszcza klub, który zostaje. Nie, to ja mam taką zawsze, działam na tak samo, czy będąc w Toruniu, czy w Poznaniu, ja zawsze rozmawiam z prezesami, tutaj akurat z prezesem Kubą rozmawiałem i wszystko, co było robione, wszystko było konsultowane, wszystko było ustalane, więc wszyscy, przynajmniej Kuba i ja, wiedzieliśmy o tym i rozmawialiśmy o tym naprawdę bardzo dużo, więc tak wyszło, jak wyszło. No. Ale nie stawiałeś na Adriana Gałę. Ja... Nie był twoim faworytem. Nie, jeżeli chodzi, jeżeli tutaj akurat może się Adrian na mnie obrazić albo nie. W każdym bądź razie w zimę ja byłem przeciwny kontraktowi Adriana Gały do Poznania. To w takim razie, dlaczego jeździł? Dlaczego był w zespole? To nie miałeś do końca wpływu Na tą osobę nie miałem za bardzo wpływu. Ale jak już Adrian był, ja to zaakceptowałem i starałem się jakoś mu pomagać, chociaż widziałem, że cały czas miał problemy, szczególnie na poznańskim torze, tak? Więc jak ja bym na niego nie stawiał, ja bym go nie wstawiał do meczów, tak? Ja bym mu nie dawał biegów. A on cały czas dostawał te szanse, tak? I cały czas ciągle coś się działo. Tam w pewnym momencie zaczęliśmy sobie liczyć
jeżeli chodzi o temat Adriana Gały, na 11 spotkań 10 upadków, więc to też mówi samo za siebie, że jednak coś było nie tak, coś nie tak się działo, tak? Na ileś tam biegów w Poznaniu Adrian nie dojechał, czy to upadek, czy defekt motocykla, czy taśma. Chyba raz miał nawet taśmę w jakichś zawodach, nie pamiętam już dokładnie. W każdym bądź razie też tego było dużo. I to wszystko się skumulowało, że Adrian po prostu za bardzo później chciał jeździć, za bardzo się zaczął stresować dobrą jazdą i to mu po prostu nie wychodziło. A już mecz w Gdańsku przeszedł z samego siebie ze względu na to, że on tam jeździł i on wiedział o tym, że my tam na niego stawiamy bardzo mocno i myślę, że to była główna przyczyna tego, że Adrian pojechał tak w Gdańsku, a nie inaczej. Jedno pytanie właśnie o ten mecz w Gdańsku, bo my akurat wtedy byliśmy na tym spotkaniu i przeprowadzaliśmy transmisję, tak. Ty jeszcze byłeś wtedy trenerem drużyny z Poznania, rzeczywiście, nie da się ukryć. I była tam taka sytuacja, my niestety wtedy nie wyemitowaliśmy wywiadu twojego przedmeczowego, ponieważ mecz drugiej ligi nam się przedłużył, a mówiłeś w tym wywiadzie o tym, że dla Julii Pożarlik, że odbyłeś krótką, ale męską rozmowę ze swoją drużyną. Tak. Dlaczego wtedy odbyłeś taką rozmowę? Czy to już były jakieś podwaliny pod to, co się później wydarzyło? Po meczu czy przed? Przed. Nie. Tu ja po prostu starałem się dotrzeć do chłopaków w różne sposoby. I nie rozmawiając za dużo, dużo rozmawiając, aż w końcu doszedłem do wniosku, że przed meczem w Gdańsku wziąłem ich i po prostu powiedziałem im, co jest, co kogo boli, mamy sobie tutaj teraz wszystko powiedzieć. Spiąć pośladki i kurde, panowie, jedziemy. Wszystko zostało powiedziane, chłopacy byli bardzo zadowoleni z tej rozmowy. Powiedzieli, że brakowało im tego. No i na tym się zakończyło. Po prostu była naprawdę to męska z dosyć wieloma słowami brzydkimi. To jeszcze jedna rozmowa, którą wtedy zarejestrowaliśmy i akurat wyemitowaliśmy. Sytuacja przed biegami nominowanymi, kiedy rozmawiałeś z zawodnikami, jak się układa ta zestawienie zawodników właśnie na te biegi. I doszło tam po biegu 14, kiedy miałeś możliwość przeprowadzenia rezerwy taktycznej do zmiany. Pojechał Seifert Salk za Kevina Pfeiffera. Jest tutaj pytanie jednego z naszych widzów, Damiana Jagonińskiego. Dlaczego właśnie wtedy z taktycznej w Gdańsku pojechał Salk, skoro Kevin dobrze punktował? Już mówię, ja nawet przed zmianą na Salka już byłem u Kevina. Ja Kevinowi to bardzo dokładnie wytłumaczyłem. Kevin jest dobrym zawodnikiem. Jak Kevin wygra start, on przywiezie punkty. A Salk, jeżeli przegra start, to jeszcze walczy i widzieliśmy w tych zawodach, że Salk tam walczył i minął chyba raz czy dwa razy. Dwie mijanki chyba Salk zrobił, a w całym sezonie wiele więcej mijanek zrobił Salk, aniżeli Kevin. Kevin, jeżeli przegra start, ciężko mu się mija i dlatego była podjęta taka decyzja, że jedzie Salk, bo jeszcze jest szansa, że w razie czego może, jak przegra start, to nawet może minąć w polu, bo chyba Clinta minął i chyba jeszcze kogoś, teraz dokładnie nie pamiętam. Coś Maciek chciałeś powiedzieć? Ja jestem zainteresowany jeszcze a propos Salka, ale tą opinią twoją i Krzysztofa. Czy waszym zdaniem ten zawodnik by się dzisiaj odnalazł w Ekstralidze? Czy z racji tego, że on nie jest jak mistrzem, jeżeli chodzi o starty, ale nie jest mistrzem, a w Ekstralidze nie wiem, czy nie chcę powiedzieć, że miał łatwo w pierwszej, wyprzedzając rywali, bo ta pierwsza liga wiadomo, że już ma poziom określony, ale czy on by się odnalazł dzisiaj w Ekstralidze? Tomek musiałby odpowiedzieć bardziej, bo ty go znasz bardziej, ale dopytując, czy jakby go dosprzętowić jeszcze na poziomie Ekstraligi, to wtedy być może jego możliwości zdobyć bardziej. Fajnie się go ogląda. Ja uważam, tylko że Salk jest dobrze dosprzętowiony. On ma silniki od Petera Jonesa, więc tam jest wszystko w 100% naprawdę dobrze zrobione. Ma też tego mechanika jednego, Patryka ma z Piły, więc tam jest naprawdę wszystko dobrze pracuje. Największym problemem Jonasa są starty. No właśnie. I na tym walczyliśmy naprawdę cały sezon. Wielokrotnie staraliśmy się go przekonać, żeby zmienił coś, żeby ten start poprawił. Udało się to w meczu właśnie z Rybnikiem, gdzie pojechał dwa razy z rezerwy taktycznej. Przestawiliśmy całkowicie zapłon, aniżeli chciał tego Jonas. Do tego... No, tam ostatni wyścigu chyba, tak? Tak, dwa ostatnie biegi wygraliśmy po 5-1. Parę takich rzeczy naprawdę z Jonasem mi się dobrze współpracowało. Dzisiaj nawet dzwonił do mnie, więc naprawdę sytuacja z nim wygląda tak, jeżeli poprawi start, bo jak tak by ktoś go pooglądał, poobserwował, to można łatwo zauważyć. Jeżeli start podniesie go do góry, to wtedy przegrywa start. Jeżeli jedzie bez żadnego podniesienia, wygrywa start, nikt go już nie dogoni.
Tu jest tylko jeden mały minus, albo duży minus, jeżeli chodzi o jazdę elektrolidę. To jest za mało jednak mimo wszystko. Nie, ale to jest pozytywne, bo jeśli zawodnik, który przegrywa starty, musi walczyć, musi się nauczyć, rywalizować, wyprzedzać i on to ma, a starty to... To jest do nauczenia, do wytrenowania. Każdy jest w stanie się tego nauczyć, więc kto jeszcze mu przybędzie, no to może być faktycznie zawodnikiem na... światowym poziomie. No, to jeszcze przyszły ma ostatni rok, więc... Tak, ja mam taki wniosek po tej całej rozmowie. No, nie kończymy jeszcze. Ale ja ją zakończę. Że tak sobie myślę, że to jednak... A propos Adriana Gały, że to jest bardzo ważna postać w tej całej układance, bo jeśli Tomek nie był jego fanem przed sezonem... A to determinuje skład drużyny finalnej. Dokładnie. I on dostawał te szanse, ale czuł też na pewno, że trener nie jest... Nie, tego nikt nie wiedział. Dopiero wiedzieli, co, wiedzieli to... Nie, bo to wiedzieli naprawdę... I zastanawiam się nad tymi jego upadkami, które zliczyłeś. Nie? Nie było... To teraz mówię, ja tego Adrianowi nie powiedziałem. Teraz już mogę więc mówić. Ja naprawdę go wspierałem. Ale jeśli on czuł tak jak ty, że ciebie wszyscy obchodzą, tak samo trenera może... Ale ja go nie obchodziłem. No, ja naprawdę z nim dużo rozmawiałem. Mówiłem mu, co jest, dlaczego. Ja starałem się to wszystko wytłumaczyć. Nie wiem, może... Ale zastanawiam się, być może jeździł pod taką presją. Nawet związaną z tym, że to miejsce nie miał takiego pewnego, bo byli kolejni zawodnicy i być może stąd tyle... Dwóch na jedno miejsce. No, więc to jest ciekawa teza, o której Krzysztof mówił. Być może stąd tyle wyciągamy wniosek, że Adrian Gała tylko... I upadków i tak dalej, więc okej, pogodziłeś się, że ciebie już nie ma. Nawet mówisz, że dobrze się stało, tak, w tej całej sytuacji. Dokładnie. Więc zobaczymy, jak teraz Adrian Gała w takiej atmosferze pewnie lepszej dla niego, czy korzystniejszej, czy mając... Tego mu życzę właśnie, no. Bo mi zależy na wyniku drużyny, mimo tego, że tam nie jestem. No. Więc mam nadzieję, że jeszcze się odnajdzie. Jeszcze znając Adama Skórnickiego, to być może mu da jeszcze więcej luzu. Dokładnie. I zobaczymy, no. Być może będzie to lepszy czas dla tego akurat zawodnika. I to zobaczymy, będzie jak to na resztę wpłynie, co zaważy na utrzymaniu się na przykład Poznania. No. To na pewno ważnym elementem tego w kontekście utrzymania drużyny jest też postawa juniorów. I kończąc ten wątek też personalny, jeśli chodzi o drużynę PSŻ-u Poznań, to też są pytania związane z juniorami. Ty już, Krzysiek, powiedziałeś, że to nie są juniorzy najlepsi na świecie. I pytanie też może dlaczego? Farmer 472 pyta, czy trener nie mógł wypożyczyć lepszego juniora niż Karol Żupiński? Że były w nim pokładane nadzieje i pokazał słabą jazdę, a do meczów brakowało punktów juniorów. Początek sezonu Karol miał nawet okej, tak? Później to się zaczęło tu akurat tak... dobre ma starty, nie? Jak zauważyłem, no często. Przecież on wygrywał starty, tak, on jechał na 5-1 parokrotnie, no i tam dalej był problem. Tak. Ale tak naprawdę nie bardzo było kogo, a nawet jakby chcieliśmy kogoś wypożyczyć, to padały takie kwoty, że to jest nie do opowiedzenia. Jakie kwoty za juniorów w pierwszej lidze? No, 100, nie 200 pewnie. Słucham? Za to wypożyczenie. Więcej, prawda? No. 100, no, około 300, więc... 300 tysięcy. Tak, za wypożyczenie. 300-350 tysięcy. Z klubu takie kwoty chodziły takie kurcze kwoty, więc kogo na to stać, tak? Bo nie, tych znowu słabszych, no to byśmy zamienili jednego w drugiego, więc ja uważałem, że lepiej pracować z tymi swoimi juniorami i z nimi coś próbować zrobić, a to, że budżet był taki, jaki był, jaki jest, no to trochę nas to hamowało z podjęciem jakichkolwiek dalszych decyzji. A czy byłaś tak źle z juniorami? Które miejsce jakby... Nie wiem dokładnie, ale początek juniorem, naprawdę, początek to... jechali naprawdę dobrze, bo i u siebie zdobywali punkty, więc... Ale szału nie było, przyznaję. Nie, no szału, do szału to daleko jeszcze. Do szału to jeszcze daleko było. Ale ten początek nie był naprawdę zły. Myślę, że staraliśmy się zrobić wszystko. Czy nawet ja tutaj Kacprowi testę załatwiałem silniki. Dałem też osobę jedną do pomocy, takiego mechanika dosyć znanego. Kolega inny też pomagał z tymi silnikami. No robiłem wszystko, żeby to jakoś zagrało. No i było widać już efekty tego wszystkiego w Bydgoszczy, na meczu ligowym z Bydgoszczą, jak Kacper Teska pojechał. Jechał właśnie na tym silniku.
No i tak jest cały czas coraz lepiej z tym Kacprem, więc tak. Mam nadzieję, że będzie się dobrze rozwijał. Dobrze, to teraz kończąc ten wątek, wyniki sondy państwo widzą, ale nasi goście tych wyników nie znają. Jakie było pytanie? Pytanie, jak oceniasz wyniki PSŻ-u Poznań w tym sezonie? 60% osób odpowiedziało, że na miarę oczekiwań, 26% że poniżej oczekiwań i 12% widzów określiło, że są to wyniki mimo wszystko ponad stan. Uruchomiliśmy już drugą sondę, do której też oczywiście zachęcamy. Pytanie brzmi, jak PSŻ zakończy ten sezon już bez Tomasza Bajerskiego. Taka odpowiedź też musiała zostać tam zawarta. Awans do PGE Ekstraligi. Druga odpowiedź play-offy, trzecia, siódme miejsce. Ostatnia, że ta drużyna spadnie. Zapraszam do zadawania pytań, do odpowiadania na te pytania. Pytania także proszę dalej zadawać. Jest kolejne. Jak byś bardzo odpowiedział, to? Że się utrzyma. Że się utrzyma. Ale siódme pytanie, czy play-offy? Pytanie, kto spadnie. Siódme czy play-offy? Chciałbym play-offy, nie? No chciałbyś pewnie awans do Ekstraligi, tak podejrzewam. Chyba, że nie szalejmy. No. Nie szalejmy, okej. Okay. W tej sytuacji nie jesteśmy może być trudno. Ale pytanie kolejne też bardzo, bardzo ciekawe. Także Przemek, który już jedno pytanie zadał, które już jedno z tych pytań przeczytałem, pyta, czy wewnątrz klubu, zwłaszcza wśród zawodników, panowało zadowolenie z toru w Poznaniu? Czy on jest w klubie odbierany jako atut? Już mówię i biegnę z odpowiedzią wręcz. Uważam, jeżeli chodzi o mecze ligowe, mieliśmy początek sezonu naprawdę bardzo ciężki, bo trzy pierwsze spotkania był zawsze, na każdym meczu był inny tor, ponieważ padał deszcz, później była ładna pogoda w miarę i później znowu padał deszcz. Raz padało trzy dni, raz padało jeden dzień, więc tutaj tory były różne, ale ostatnie dwa mecze mieliśmy tor praktycznie, można to sobie sprawdzić po czasach, że czasy były bardzo podobne, praktycznie w ciągu jednej sekundy całe zawody się mieściły. A jeżeli chodzi o ostatnie zawody i o tor, możemy przygotować złoty tor, tak? Jest przerwa, wypadek Daniela Jelenieckiego, tak? I przerwa 25 minut. Obojętnie jakiego toru byśmy nie zrobili, to po tym, Krzysztof, wiesz dobrze, że po 25 ja minutach... Tę transmisję, no to wiesz, Norbert Krakowiak wyjechał po godzinie do swojego drugiego. No właśnie, no i wtedy nie ma to znaczenia, jaki my tor przygotujemy. Ja już powiedziałem to szybciej. Zawodnicy są zawodowcami. Oni jeden bieg mogą się pomylić, ale już drugi, trzeci, czwarty powinni jechać. To nie jest jakiś tor nie wiadomo skąd. Więc te narzekanie, jak ja słyszę nieraz, że tor jest taki, że trenowaliśmy na innym, jest inny, no to jest trochę takie amatorką zajeżdża, tak? No bo profesjonalny zawodnik bierze kupę kasy za podpis, sprzęt inwestuje, wszystko jest ok, a się tłumaczy torem, gdzie ten tor naprawdę nie jest aż takiej zmiany nie ma, tak, że trzeba nagle cztery zęby wyżej, niżej jechać. Jak była różnica, to była jednego zębu, więc tutaj nie szukałbym jakiejś sensacji, jeżeli chodzi o tory. A powiedz mi, jak to się stało, to ubiegły rok i finał z Opolem, tak? Tak, i mecz w Poznaniu, no ja nie wiem, jak odczarowaliście ten tor, że on był tak doskonały spadł do ścigania. Deszcz. No właśnie. Tak. Spadł deszcz. No to zawsze i się mówiło, w Poznaniu tak, nie ma ścigania, a to jeden z najlepszych meczów w ogóle ostatnich lat. Ale to chyba właśnie lat w tych opadach, tak? To był tak, ten film. Padał, to jak padał dzień szybciej, no, okay, padał. Ale co ten deszcz zrobił? No tylko właśnie po zewnętrznej padał? Nie, no właśnie, właśnie padał wszędzie, ale woda stała nie można na krawężniku. Tego... No, 4 metry od krawężnika no stała tak, woda. Ale to by jeździli tylko po krawężniku, nie? Gdyby było no i właśnie Opole chciało wtedy jeździć po tym krawężniku, się nie mogło utrzymać, okay, a my po przegranych startach wiedzieliśmy, że ten krawężnik jest namoczony. Ja wtedy to do dzisiaj podaję ten przykład, że nie ma torów, na których nie ma ścigania, tylko są źle czy tam nieodpowiednio przygotowywane, bo ciągle rozmawiamy ściganie, na ilu torach jego nie ma po prostu, bo są nieodpowiednio przygotowywane to tory. Na potwierdzenie twoich słów mogę powiedzieć, bo ostatnio obsługiwałem mecz, który miał być hitem pierwszej ligi, obsługiwaliśmy Piotr razem, Ostrów, Zielona Góra, a jak było, to chyba wszyscy telewidzowie byli świadkami tego, że po prostu bez względu na wynik, wiało nudą, gdzie w Ostrowie też przecież potwierdzicie, bardzo często bywały zawody ciekawe, arcyciekawe nawet, natomiast no, też to jest pytanie, czy tam popełniono jakiś błąd w sztuce, bo jest tam piaskownica, tam jest jakiś problem, o czym mówią nieoficjalnie nawet miejscowi zawodnicy, a Ostrów przecież ma naprawdę fajny zespół. No i to też wrzucam kamyczek do ogródka w kontekście tego, o czym mówiłeś z Poznaniem. No, każdy tor można, że każdy tor, można że każdy przygotować, tor można żeby nie było ścigania. We Wrocławiu jeszcze kilka lat temu
No tak, nie było ścigania. A teraz najlepszy tor świata praktycznie. Nie? W Częstochowie nawet pokazywano, że można się nie ścigać, a to jest trudne. A teraz jest ściganie jak trzeba, więc jak ktoś chce przygotować tor dobry, to chyba wszędzie umieją, tylko zawsze jest taka koncepcja, nie? Wśród trenerów pewnie też, nie? Że zawsze gdzieś świerzbi, żeby coś przygotować tak pod siebie i czasami to nie idzie w parze, jakby ze ściganiem. Komisarze jeszcze są, więc... No, to prawda. Ja nie mówię, że też jest zła czy dobra funkcja, jeżeli chodzi o komisarzy, tylko po prostu nieraz troszeczkę tej ingerują wody... Ingerują nie w tą stronę, co trzeba. Tej wody nieraz by się naprawdę dużo więcej przydało. Ja nie mówię przykładzie, tak? Bo ja akurat tutaj nie miałem żadnych problemów w tym roku ani w zeszłym, ale gdzieniegdzie widać, że naprawdę potrzeba wody, czy nie potrzeba wody i to jest takie właśnie też takie ingerowanie w to i wtedy psuje się te zawody. Nieraz widzimy, że te równanie, polanie i znowu 2-3 biegi do następnego równania, czy aż się to odsypie, dopiero jest wtedy jazda i fajne ściganie. Tak? Dla mnie są... dwa sposoby na brak ścigania i poradzenie sobie z tym faktem. To jest przygotowywanie torów przez podmiot zarządzający, Ekstraligę czy PZMOT i zebranie osób, które mają o tym pojęcie i znają te tory, a tych torów nie jest przecież 100, tylko kilkanaście i doskonale wiedzą, gdzie trzeba, jaki tor przygotować, żeby było ściganie. Albo premiowanie finansowo tych, którzy przygotowują tory pod walkę, tak? I później na przykładzie, nie wiem, ilości wyprzedzeń, promowanie takich klubów, nie? Drużyn finansowo za to, że mieli przez cały sezon na przykład fajne zawody, nie? Bo to wpływa na promocję dyscypliny i myślę, że od Ekstraligi to się zacznie, wcześniej czy później. I to będzie raczej szło w tą stronę właśnie. Myślę, że już by się zaczęło. Trudno to wyobrazić, gdyby Ekstraliga miała ludzi do wykonania tej pracy. Znaczy, to byłoby super, natomiast ja jestem olbrzymim sceptykiem i mam takie poczucie... Ale czego sobie nie wyobrażasz? Nie wyobrażam sobie tego, chyba że byłby żeby jakiś... przygotowywali tory, czy to, żeby nie, promować znaczy, za nie, wyprzedzanie? W ogóle sam pomysł super, że nie wiem, telewizja, władze Ekstraligi promują kluby, które potrafią uatrakcyjnić widowisko, tak. Natomiast my doskonale wiemy, jak w momencie, kiedy pojawiają się mecze o stawkę, jak mocno miejscowi menadżerowie chcą mieć tor pod siebie po prostu. No ale w momencie, kiedy przyjdzie decyzja o tym, że Ekstraliga przygotowuje tory, no to nikt się do tego nie miesza. No. Ale co to znaczy Ekstraliga? To znaczy, że gospodarz nie miałby żadnego wpływu na to, żeby przygotować, jeżeli dojdziemy do tego. Ekstremalnie idzie Krzysiek, tak. Jeżeli doszlibyśmy do takiego czegoś, to być wtedy może by tak, się skończyło mówienie, że tor jest nieprzygotowany. Znaczy, to ma być przygotowany tak, żeby była walka i Ekstraliga posiada informacje, jaki tor i jak powinien być przygotowany, w jakich warunkach, żeby tych wyprzedzeń było jak najwięcej. I to żadna niespodzianka ani dla gospodarzy, ani dla gości. Wiadomo, znaczy, że to teraz idziemy wtedy w kierunku takim, że rzeczywiście, załóżmy, mecz jest w niedzielę, od piątku zupełnie niezależni od bo dzisiaj mamy taką, osób, przygotowują taką quasi kontrolę, że niby komisarz jest, a jak przykład Krosna pokazał, że później okazało się, że komisarz nie ma na nic wpływu, tylko może sugerować, przyglądać się i właściwie nie ingeruje w przygotowanie toru, bo przygotowanie należy do gospodarzy. Jak jest dobry tor, to później chwalimy komisarzy, tak, że świetnie dopilnowali. A jest to zaraz problem z toromistrzem, no, tak? Więc, i tak dalej. Więc tak nie do końca wiemy, jak to kontrolować, nie? Więc... W innych dyscyplinach nie ma atutu własnego boiska, bo mocniej się poleje wodą, czy trawę tam mocniej przytnie, czy nie wiem, parkiet się tam czymś posmaruje. No to nie ma, no więc i tak zawsze to będzie atutem, bo teraz mieścimy się w pewnych granicach, nie zrobimy takiego toru nigdy w życiu, więc od betonu po trochę przyczepny i tyle, nie? To wtedy by się zaczęła historia... Który menedżer w danym meczu miałby większy wpływ na organizatora, czyli na komisarza, czy na władze Ekstraligi, które byłyby niezależne i odpowiadałyby za przygotowanie toru? Więc
No, Krzysiek mówi o świecie idealnym. No właśnie chciałem to powiedzieć, że to jest, znaczy to by było w ogóle super to, o czym mówisz, natomiast ja mam takie poczucie, że znaczy nie potrafię sobie tego wyobrazić, natomiast trzymam kciuki, żeby takie coś miało miejsce. To pozwolicie, nie że... takie rzeczy, tak. No tak. Że w tym momencie, że przetnę tą rozmowę, to jest bardzo ciekawy wątek, może do niego wrócimy w jednym z kolejnych też wydania, może jeszcze nawet dzisiaj, ale jeszcze dwa takie w kontekście Poznania pytania do ciebie, które też tutaj sobie zatrzymałem. Jedno pytanie od dwóch widzów się pojawia. Czy można, pytają obaj panowie, zdradzić kwotę wypożyczenia Norberta Krakowiaka? A ja nie znam kwoty. Czyli można, ale ty nie znasz tej kwoty. I drugie pytanie, to jest pytanie użytkownika B albo B. To nie są tanie rzeczy. Co jest głównym problemem Karola Żupińskiego? Jeszcze puentując wątek Karola. Karol ma dobry start później gdzieś, w szczególności w tych ostatnich dwóch chyba czy trzech meczach zawsze gdzieś coś się wydarzy. Jak nie defekt, to najedzie ktoś na niego, obiera po wygranym starcie, obiera bardzo złą linię jazdy, czyli jedzie środkiem. Nie jedzie ani krawężnikiem, ani po zewnętrznej. Źle obierane linie jazdy. I mówię, że myślę, że to jest główną przyczyną u Karola, bo gdyby w ostatnim meczu pojechał krawężnikiem, to by zamknął dwóch bydgoszczan i może jeden by go minął, ale trzeci by przyjechał, tak? Teska, gdyby wszedł krawężnikiem, też by zamknął dwóch bydgoszczan i by też pewnie trzeci przyjechał, bo jeden by go minął. A oni wjechali obydwoje w ten drugi łuk środkiem toru. A tamci zawodnicy pojechali po prostu, mieli tyle miejsca, wjechali w krawędzi. Ja się przyglądam często Karolowi Żupińskiemu, no bo on jest uznawany od dawna za ogromny talent i od kilku lat chyba, tak jakoś, nie wiem, ile ma lat w tej chwili. No, więc tak zawsze się przyglądam, super start i to, co powiedziałeś, to jak patrzy się na jego jazdę, to ma się takie wrażenie, że obiera linie, które są idealne do tego, Łatwe. Żeby go wyprzedzić. Łatwe. Jak trzeba jechać po krawężniku, to on sobie pojedzie szerzej. Jak trzeba jechać szerzej, to on nagle jest przy krawężniku. I tak dużo niepewności ma w tej jeździe swojej. Nie wiem, z czego to wynika. Być może gdzieś tam też mentalne kwestie. Użytkownik Knight zgadza się z wami, pisząc o tym, że Żupiński ma właśnie fatalne starty. On nigdy nie wygrał startu z seniorem rywala. Są też opinie, że Żupińskiego zniszczył wręcz transfer do Torunia. Jak się do tego odniesiesz? A skąd to było? Z Gdańska. Z wychowankiem Wybrzeża. Nie wydaje mi się. On w Toruniu pierwszy rok jeździł naprawdę dobrze. I ten sezon... A ty byłeś wtedy trenerem? Tak, bo to nawet ja osobiście byliśmy z panią prezes Iloną Termińską. Byliśmy w Gdańsku rozmawiać w sprawie Żupińskiego. Tak. Więc początek był naprawdę fajny. Nie wiem, co później się stało. Ciężko było wydobyć z niego to, co miał na wiosnę. I na wiosnę miał taki ząb, chęć walki, dużo życia w nim było. Później to jakoś siadł i myślę, że to jak tu któryś z was powiedział, ta sprawa jest właśnie chyba te mentalne, głowa, to ale wszystko Karol siadło. Jest taką strukturę ma chyba, ja nie znam go w ogóle, ale patrząc na styl jazdy i na zachowania, taki chyba delikatny, wrażliwy. Nie, zdecydowanie nie. Nie wiem, czy oglądałeś ostatnie zawody, jak potraktował Buszkiewicza na prostej. Tam troszeczkę zajechał mu i w lewo, w prawo jeździli, się ścigali. Karol jeździ naprawdę dosyć twardo, tylko że, jak już mówiliśmy, nie tymi ścieżkami. Okej, to zostawiamy już częściowo drużynę z Poznania i na chwilę Tomka. Tomek już odpowiedział też na pytanie, które się często pojawia, to więc bardziej do was panowie je skieruję, ponieważ Tomek powiedział, że jego zdaniem drużyna z Poznania się utrzyma w tym sezonie w pierwszej lidze. Także jaki waszym zdaniem będzie wpływ Adama Skórnickiego na tą drużynę? Jak wy oceniacie ten ruch władz klubu? Jak już nie ma Tomka, to dobry ruch, tak. Dla mnie dobry. No. Więc zawsze cieszę się, jak trenerzy takiego młodszego pokolenia wchodzą do gry. I Adama na pewno brakowało jakby wśród menadżerów, trenerów jakiejkolwiek drużyny. Chociaż zastanawiam się, co jest przyczyną, że tak nie może zagościć na dłużej. No właśnie, bo przecież sytuacja z Gniezna też klubie. Taka... Gniezno, Rawicz. Dokładnie. Natomiast chyba żaden szkoda, że tak się dzieje, więc... nie lubi w trakcie sezonu chyba wchodzić w zespół, bo to nie zawsze chyba każdy menadżer jest takim umiejętnym
umiejętnym menadżerem, który potrafi gasić pożar w trakcie, bo lepiej sobie poukładać klocki po swojemu na początku, a inaczej, jeżeli przychodzisz teraz, kiedy sytuacja jest ekstremalnie trudna i Poznań, jeżeli chce się utrzymać, no musi wygrać z Ostrowem, musi powalczyć o wygraną w Łodzi, a będzie szalenie trudno i no możemy mówić różne rzeczy w kontekście Adama Skórnickiego, natomiast de facto, bez względu na to, czy ty byś został, czy jest Adam Skórnicki, to dzisiaj PSŻ Poznań no, będzie miał bardzo trudną sytuację. Ja tylko powiem o wynikach sądy, bo już też ją zakończyliśmy. 59% głosujących uważa, że PSŻ zajmie siódme miejsce, czyli utrzyma się w lidze. 22% osób wieszczy spadek, 4% optymiści awans do Ekstraligi, 13% to skóra i prezesi. Być może. Kolejne pytanie o Adama Skórnickiego. Munio, czy przejście Adama Skórnickiego pociągnie za sobą transfer Oskara Churysza do PSŻ-u? Czy coś wiecie na ten temat? Ciężko powiedzieć na pewno wam, panowie. A przecież Adam chyba już stwierdził, że to już załatwione nawet. Chyba jakieś takie głosy gdzieś było. Pytanie, co będzie z Adamem Skórnickim w kontekście Adriana Gały? Chociażby. To jest też pytanie. Też jest tak? Ciekawe. Myślę, że to jest jakby jednoznaczne. Tomasz będzie zdrowy i będzie jeździł. Tomasz pytał o to, czy będą wątki ekstraligowe. Tak, panie Tomaszu, będą oczywiście, więc proszę poczekać jeszcze tylko oczywiście. Być może także w kontekście ekstraligi pytanie, które się tutaj najczęściej pojawia na czacie, ale postanowiłem nim zakończyć wątek związany z PSŻ-em Poznań. A więc pytają Marcinek 19, Mateusz Batanek i inni. Czy Tomasz Bajerski obejmie inny klub w najbliższym czasie? To jest pytanie. A tego nie wiem. Od tego powinniśmy zacząć. Ile już było propozycji? Żadnej propozycji nie było, nikt jeszcze nie dzwonił. O ja. Pytania konkretne oczywiście o Mateusz Batanek. Czy pan Tomasz byłby zainteresowany, to ładnie postawione pytanie, czy byłby zainteresowany pracą w Ostrowie? Ogólnie to najpierw musi ktoś do mnie zadzwonić, tak? Ale w Ostrowie jest Staszewski. To ja dzwonię do ciebie i pytam, czy jesteś zainteresowany pracą w Ostrowie. Staszewski ostatnio... Ale ja mam wyłączony telefon. Że możesz nawet do dymisji podać po tej ostatniej porażce. Tak, powiedział. Ja myślę, że to nie ma co tu dywagować. Tam by chętnie Tomek się przydał razem z Mariuszem Staszewskim. Mariusz ma za dużo na głowie. To by dobry duet był. Ja tutaj nie chcę nikomu wchodzić w paradę. Na razie telefonów nie ma. Nikt nie dzwoni, więc chyba, że teraz ktoś dzwoni podczas tej... Ale tak na telefon co chwilę. Wyłączony mam, także spoko. Co tam pierwsza liga, ale... Tak, pytanie oczywiście. Ja wiem, o jakim mieście chce Krzysztof powiedzieć, bo najwięcej pytań oczywiście pojawia się w kontekście... Brawo. A nie, to w ogóle... W kontekście Torunia oczywiście. No, tak sądzę, ale... Torunia jest Robert Savina. No, więc... Ale to nie, ja wcale nie miałem Torunia na myśli. I Roberta Savin, tylko tak ogólnie odnośnie Ekstraligi. Że okay. Pewnie być może to jest taki dobry moment, zaraz końcówka sezonu. Pewnie zmiany będą w klubach ekstraligowych też jakieś następowały. Czas pokaże. Czy miałbyś ochotę? Oczywiście. Oczywiście, nie? Że tak. No, to jest moja praca, teraz akurat tak. Nie jest. Ale oczywiście, że chciałbym wrócić do Ekstraligi. Bo z klubów ekstraligowych byłeś? Tylko w Toruniu. A jest większe ciśnienie, albo jest jakiś inny rodzaj, albo jakość pracy jest inna między pracą w Ekstralidze a w pierwszej lidze? Czy... Tak. Myślę, że dużo łatwiej w Ekstralidze. W Ekstralidze jest bardziej wszystko poukładane. I też trzeba się bardziej pilnować no, na różne rzeczy. Tak? Ale zawodnicy są. Zawodnicy jest naprawdę... Dużo łatwiej się pracuje z zawodnikami z Ekstraligi. Tak. Czyli więcej na głowie miałeś tak, prowadząc dokładnie. Pierwszą ligę. Pierwszą ligę czy nawet drugą, bo tam musisz się interesować, tak? Czy ten ma sprzęt, czy ten ma silniki po serwisie, czy trzeba zadzwonić do prezesa, prezes przelej tutaj parę tysięcy, bo trzeba chłopakowi zrobić serwis. W Ekstralidze tego problemu nie ma, tak? Bo tam wszyscy mają sprzęt. Jedynie możesz porozmawiać, ile to biegów przejechało i czy trzeba do serwisu dać, czy by wróciło z serwisu. A jednak w tej drugiej, pierwszej lidze trzeba się interesować dużo, dużo więcej rzeczami, aniżeli w PG Ekstralidze. To jest tak ciekawe, bo tak naprawdę dobry menedżer, moim zdaniem, powinien właśnie zaczynać, to taki książkowy przykład chyba właśnie, od pierwszej, od drugiej ligi, bo być może ta teza nie jest trafiona, ale w oparciu o to, co mówisz, to chyba lepiej jakościowo zacząć od pracy właśnie w tych niższych ligach, żeby poczuć taką opiekę nad drużyną całościowo. Być może tak, nie? Ale ja próbuję wejść w skórę Tomka i jak wspomnieliśmy wcześniej, zawodnik Grand Prix, to takiemu człowiekowi, który jeździł w Grand Prix na takim poziomie i przez lata na najwyższym światowym poziomie, no to czasami trudno jest, wydaje mi się, tam na tych niższych poziomach
zrozumieć, to jest bardzo ciekawe. Zrozumieć sytuację. Że można, zanim taki menadżer skuma, o co tym chłopakom chodzi w tej drugiej lidze na przykład, niektórym, nikogo nie obrażając, no to może nie wytrzymać. Ale nie? Powiem wam, bo jednak to nie jest... Ten poziom. I Tomkowi Bajerskiemu na pewno łatwiej jest współpracować z zawodnikami, którzy jeżdżą w Grand Prix na przykład, niż gdzieś tam na niższych. A to się w każdej dyscyplinie, myślę, prawda? Że przewija, bo z doświadczenia pracy przy piłce ręcznej pamiętam, jak wybitni polscy reprezentanci byli już, zaczynali być trenerami, obejmowali drużyny z polskiej ligi, i mówili w takich rozmowach prywatnych, że oni są zszokowani poziomem wyszkolenia, a w zasadzie brakiem tego poziomu wyszkolenia i tego, tak, na co oni muszą zwracać uwagę tym zawodnikom, że oni nie mogą sobie ułożyć taktyki grania i po prostu tak, dopracowywać. Tak, tylko muszą po prostu uczyć jakby piłki ręcznej wręcz od podstaw swoich podopiecznych, więc podejrzewam, że podobnie dokładnie, jest w przypadku... Dokładnie, ale to jest tylko jeden... Dokładnie nawet podobnie. Ja chcę podać przykład mojej żony, która zakończyła karierę euroligową... Koszykarską i mistrzyni Polski kilka razy z Wisłą Kraków i teraz gdzieś tam próbuje trenersko wdrażać się, no to jak była na kilku meczach i rozmawiała z zawodniczkami na poziomie pierwszej ligi i czy młodzieżowych lig, no to trzeba zmienić zupełnie tok myślenia. Ale czy nie lepiej wtedy dla twojej żony Justyny jest, jeżeli ona zbierze takie doświadczenie nawet kosztem dyskomfortu takiego zawodowego, żeby być w przyszłości lepszym trenerem pod względem menedżerskim, tak, ale poziomie. Po prostu odbijasz się o ścian i nie jesteś w stanie wyciągnąć od niektórych zawodniczek, zawodników nic więcej. Bo to być może nie jest przypadek, to że ktoś gra w pierwszej lidze, czy jeździ w drugiej lidze, czy jeździ w pierwszej lidze, a nie ma 16 lat czy 18. I po prostu takiemu menadżerowi jest trudno przebić się i wyciągnąć z takiego zawodnika cokolwiek więcej. To pytanie, kto powinien prowadzić te zespoły z niższych lig? Już nie mówiąc tylko żużlu, bo ktoś jednak musi być menadżerem takim. Nie, no to po prostu trzeba posiadać jakieś dodatkowe umiejętności. No, ale, no dobrze, nie? Ale to nie żyjemy w świecie idealnym. Pierwsza liga, druga liga nie będzie ekstraligą żużlową, czy jeżeli chodzi o świat koszykówki, czy piłki ręcznej. Dokładnie. Wiadomo, że ten wyższy poziom zawsze będzie determinował wyższy poziom również organizacyjny, mentalny i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie, kto ma prowadzić te zespoły z niższych lig? Tam również są trenerzy, menadżerowie. Powinni to robić, prawda? Zawodnicy najlepiej, tak? Pytanie, byli zawodnicy na... Jest na pytanie, którzy, Tomasz, czy którzy byłbyś, osiągnęli wiele. Rafał Malkiewicz-Zieliński pyta, czy byłbyś zainteresowany szkoleniem młodzieży w Toruniu? Albo w jakimkolwiek innym mieście. No, ale ogólnie jest to naprawdę ciężka praca z młodzieżą. No. To jest... naprawdę nie do opowiedzenia, ile trzeba się... najpierw naużerać z rodzicami. Tak, to do tego nie trzeba być wybitnym żużlowcem chyba wcześniej, bo faktycznie tu trzeba mieć jakieś chęci takie szczególne. Ale jednak byłem i żużlowcem. Spokój. No chyba tak. I spokój, bo naprawdę z niektórymi rodzicami, czy z wujkami, ciociami, babciami to jest masakra. A na czym ona polega? Oni po prostu ingerują bardzo ingerują, mocno, tak? Tak. No i ciężko jest... ciężko jest naprawdę to wszystko temu też młodemu chłopakowi. Też jest się ciężko wykazać, bo tutaj przychodzi trener, mówi jedno, babcia, dziadek, wujek, ciocia mówią, synuś, jedź powoli, jedź ostrożnie, tak? Więc dużo jest takich rzeczy. Najlepiej jest po prostu nie wpuszczać do parkingu, niech idą sobie z boku, gdzieś usiądą i dadzą pracować, ale ciężko jest teraz, ta młodzież jest naprawdę ciężka, wszyscy wiemy, jak to wygląda. Zawodnicy czy młodzieżowcy zjeżdżają od razu do telefonu. Nie wiem, co oni tam robią, no ale chyba mają ciekawsze rzeczy niż jeżdżenie na żużlu lub oglądanie tego, jak trenują inni jego koledzy, tak? No ja będąc w szkółce w Toruniu od razu zabierałem, przychodziła młodzież na trening. Telefony były ładnie do takiej ładnej czerwonej banieczki wkładane i tam sobie leżały cały trening. Jeszcze a propos tego wątku, to widziałem wczoraj takie instastory, które wrzucił Niki Pedersen, jeden z naszych widzów, udzielający się też tutaj, widziałem wcześniej, podrzucił mi ten filmik, gdzie syn Nikiego Pedersena mówi, że Bartosz Zmarzlik jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Bardzo urocza scenka. To jeszcze ostatnie pytanie w tym wątku i przechodzimy dalej. Do ciebie, Tomek, już ostatnie pytanie o twoją przyszłość. Marcinek z 19. Czy byłby możliwy powrót Bajerskiego do Apatora? Kiedykolwiek w przyszłości, czy rozstanie było w złej atmosferze i nie ma szans? Nie, oczywiście, że jest to możliwe.
Ale czy ja wiem, czy to rozstanie było? No było jak było. No rozstanie, rozstaliśmy się w takiej czy w innej atmosferze. Ja z panią Iloną Termińską miałem kontakt w zeszłym roku. Przecież jeździliśmy z drużyną przed meczami w Rawiczu i w Opolu. Jeździliśmy na treningi do Torunia. Ja sam osobiście chodziłem do pani Ilony Termińskiej. Sam załatwiałem te treningi z nią, więc tutaj czy wypożyczenie Żupińskiego, tak, z Torunia do Poznania też zainicjowała pani Ilona, gdzie zapytała się mnie, czy bym nie chciał Żupińskiego. No, rynek z młodzieżowcami naprawdę jest bardzo ubogi, więc wzięliśmy Karola z Torunia do Poznania. Ja pierwszy temat dostałem od pani Ilony. Pani Ilona mi tutaj rzuciła wszystko. Ja przekazałem to Kubie i Kuba już dalej później rozmawiał z klubem, więc było, minęło, to się gniewać nie będziemy do końca życia. Ja już widzę, że Tomasz Bajerski jest trochę już takim straszakiem na niektórych menedżerów. To będzie działało po programie, podświadomości tam gdzieś, że zawsze jest w zanadrzu do wzięcia. Dobrze, szanowni państwo, otwieramy wątki nie tylko związane z Tomaszem Bajerskim, wybacz Tomku, ale także są inne pytania o wiele innych kwestii. Jest kilka pytań i nie wiem, panowie, być może coś wiecie. Ostatnio podobno mówi się sporo o dopingu technologicznym w drugiej lidze. Coś wiecie na ten temat? Kilku użytkowników o to pyta. No, ja osobiście uważam, jeden że... Jeden klub zarzuca tylko innemu klubowi, tak, że tyrystory, które stosują ich zawodnicy... Cewki też, tak. Że są poprzestawiane, czy nie mają w ogóle limiterów, tak? No. Więc... Ja powiem tak. A ktoś za kogoś za rękę złapał, czy to są przypuszczenia? Ja ostatnio tylko właśnie zadałem takie pytanie tutaj moje w klubie u mnie, w Poznaniu, w byłym klubie. Co możemy zrobić, żeby to sprawdzić? No nic właśnie nie możemy zrobić. Nie ma w ogóle takiej opcji na tą chwilę, żeby sprawdzić, czy to ma limiter, czy to działa w ogóle, tak? Chociaż jeżdżąc po tych meczach w pierwszej lidze, nie jestem do końca przekonany, że wszyscy mają te limitery. Bo to słychać. Wiesz dobrze, prostu... Krzysztof, że to słychać na ucho, jak to chodzi, ten motocykl. Przy próbnych startach. No dokładnie. Więc ja uważam, że nie wszyscy to mają. Ale nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, tak? Bo tak naprawdę by trzeba było wziąć, podłączyć kable i na stojaku wkręcić pełen gaz i zobaczyć, czy przy 13,5 tysiącach limiter odcina, tak? Ale kto się zgodzi? Przecież przy takim czymś może wybuchnąć silnik, tak? Na starcie okej, jak wybuchnie zawodnikowi, no ale jakby kontrola techniczna robiła coś takiego i wyobraź sobie, że w parkingu wkręca ktoś gaz i silnik wybucha, kto za to zapłaci, nie? Czy nie ma możliwości, żeby tego skontrolować? Nie, rozumiem, tak? Ja nie jestem pewien, bo chyba Leszek Dębski... Ja usłyszałem przed niedzielnym spotkaniem, jak właśnie tam gdzieś rozmawialiśmy sobie, że nie ma jak tego sprawdzić na tą chwilę. Nie wiem, może się mylę. Znaczy, na pewno tak można jest, złożyć znaczy, protest że i ten tryster jest brany do kontroli. Nie wiem, trzeba się w magazynie PG Ekstraligi zapytać. Będziesz to, może ja też będę miał okazję. To się zapytałem pana Leszka. Ale dzisiaj jest, nie wiem, czy nie uchwyciliście bardzo ważnej daty. 15 czerwca dzisiaj. Debiutowałeś 3 lata temu. Tak, 14, nie zapamiętałem właśnie, ale ważna data będzie jutro, ponieważ od jutra... Tak, można... ten wątek zaraz... Ale tak, pozwolisz, Maćku, tak? Jeszcze jedno pytanie. Pozwolę, ten wątek oczywiście, jasne. Bo Maciek chce powiedzieć oczywiście o tym, że od jutra można oficjalnie myślicie, że zabierać prekontrakty. Chciałem o tym pogadać. I pogadamy o tym na pewno, jeśli mamy trochę czasu. Już i do... się już widzę, że już panowie chcą o tym rozmawiać, ale jeszcze jedno pytanie do Wątka, też nie chcę rozczarować, do Tomka, jeszcze nie chcę rozczarować naszego widza Daniela. Pytanie, co sądzisz o twoim byłym podopiecznym Jacku Holderze, jego jeździe w motorze, czy jeździ na swoim poziomie w lidze i w Grand Prix? Ja myślę, że pozytywne zaskoczenie jest chyba wobec wszystkich i wszyscy się z tego cieszą. Ja też bardzo się z tego cieszę, że Jack Holder tak dobrze jedzie. Ja będąc w Toruniu widziałem, że Jack Holder jest zmęczony tym, co miał w Toruniu. Te kilka lat spędzone w Toruniu go troszeczkę zmęczyły. On nabrał trochę świeżości, trochę inne otoczenie, inni ludzie. Zresztą Krzysztof też zmieniałeś kluby i wiesz dobrze, że czasami te zmiany są naprawdę, naprawdę konieczne i potrzebne do przewietrzenia głowy, do rozmów, do działaczy, do spotkań z innymi ludźmi i to naprawdę mobilizuje i buduje, więc ja naprawdę jestem mile zaskoczony postawą Jacka Holdera.
Wy coś chcecie dodać? Czy pytanie, czy to jest zawodnik, który w tym roku medal mistrza świata zdobędzie, bo jeszcze miałem takie poczucie z 2-3 lata temu, to jakbyśmy zestawili sobie takie wartości jak Jack Holder i medal Grand Prix, to chyba byśmy nie uwierzyli. Pojedyncze występy w Grand Prix owszem, natomiast żeby zdobył medal, ja nie dowierzałem, a w tym sezonie w klasyfikacji przejściowej, no to ma bardzo poważne szanse, żeby mieć medal. Mnie osobiście trochę to zaskakuje, ale nie wiem, nie chcę tutaj wywoływać nowego tematu, czy to nie wynika z faktu, że ten poziom, nie chcę powiedzieć, że jest słaby, ale jeżeli taki zawodnik jak Jack Holder może się bić o tytuł wicemistrza świata nawet, bo podejrzewam, że Bartka on już tutaj nie jest w stanie dogonić, to no mam takie wątpliwości. A propos limiterów, mam najnowszy komunikat z dzisiaj. Aha. Przepisy techniczne w wyścigach torowych pozwalają komisarzowi technicznemu na dokonanie w każdym momencie zawodów sprawdzenia prawidłowości działania limitera obrotów silnika za pomocą odpowiedniego przyrządu lub poprzez odczyt danych z cyfrowego urządzenia zapłonowego tyrystora. Czyli przed meczem nawet można. Tyrystora w każdym momencie. Zgodnie z artykułem 14.2 wykryte niezgodności w tym zakresie lub odmowa poddania się procedurze kontrolnej, która jest tożsama ze stwierdzeniem niezgodności limitera z regulaminem, podlegają sankcjom regulaminowym. Tak, jeżeli chodzi tu o terystory, tak, to jest to możliwe, ale jeżeli chodzi o cewkę, nie jesteś w stanie tam się podpiąć. Maciek, wychodząc naprzeciw twojemu tematowi, mojemu? Który chciałeś wywołać, a więc prekontrakty, zaraz ten temat uruchamiamy. Tak? I będziesz mógł zadać pytanie lub podzielić się swoją myślą, bo widzę, że jakąś masz, ale zanim, to w kontekście tegoż tematu, także ostatnio już dzisiaj sonda, Tomku, mamy jeszcze pół godziny, bo widzę, że zerknąłeś na zegarek. Nie, zerkałem, mi się nie spieszy. To telefon, ale mi się nie spieszy. Nie przesadzałem, spokojnie. To jeszcze jedno pytanie w kontekście... To mnie proszę, daj numer do Bayera. W kontekście zawodnika, który myślę, że jest jednym z najciekawszych w tym momencie takich nazwisk transferowych lub też nie. Zobaczymy, jak się potoczy przyszłość. A więc w kontekście Wiktora Przyjemskiego i proste pytanie. Gdzie Wiktor Przyjemski, Państwa zdaniem, będzie jeździł w przyszłym sezonie? I proste odpowiedzi. W Bydgoszczy, w Ekstralidze, w innym klubie Ekstraligi, czy w Bydgoszczy, w pierwszej lidze? A teraz, Maćku, tobie oddaję. A czy Wiktor Przyjemski ma taką wolną rękę, że może w każdym roku kończy mu się kontrakt. Jasne. Tak. No i kolejka się po niej ustawia. Ale prekontrakty, tak chcieliśmy. Znaczy, nie, ja właściwie, no, może nie, że wywołałem ten temat, natomiast żeby nie wchodzić w jakąś głębszą dyskusję, to się zastanawiam, po co. I to może was najpierw zapytam. Bo dla mnie jest to śmiech na sali. To było pod wpływem jakby decyzji Jasona Doyle'a, tak? Znaczy nie pamiętam, nie potrafię skonkretyzować, nie wiem jak wy, co było takim bezpośrednią przyczyną tego, że są te prekontrakty, natomiast wydaje mi się, że najprostsze rozwiązanie, jakie może być, i nie wiem dlaczego władze się na to nie zdecydowały, to po prostu uwolnienie tego wszystkiego, niech sobie, moim zdaniem zawodnicy rozmawiają z klubami, kiedy chcą. Nie pilnujmy się tych dat, bo i tak wszyscy wiedzą, Tomasz, przecież jesteś menadżerem, doskonale wiesz, że te rozmowy się jutro tak nie zaczną. Robiliśmy. No przecież to jest proste, jak już nie wiadomo, już nie będziemy porównań stawiać, dlatego ja uważam, że najrozsądniej dzisiaj, biorąc pod uwagę fakt, że i tak prezesi z zawodnikami rozmawiają, po prostu to uwolnijmy, nie czarujmy się, nie bawmy się w taką hipokryzję, że raptem jutro coś będzie można robić. I od jutra zaczną rozmawiać. No to jest pierwsze. Akurat jeśli chodzi o mnie, no to myślę tak samo, nie? Więc jak zobaczyłem jakby regulacje związane z tymi prekontraktami, no to zacząłem się zastanawiać, kto się na to zdecyduje ze strony zawodników, bo tam są tak olbrzymie kary. Więc związane z dyskwalifikacją. Po co miałby podpisywać jutro ten prekontrakt, jak może go podpisać po prostu wtedy, kiedy na przyjdzie. Jesieni, na no, a nóż widelec jeszcze się zdarzy, jeszcze lepsza oferta. Tak. Aczkolwiek wyobrażam sobie, że na przykład, nie wiem, Martin Waculik podpisze taki kontrakt, czy zostanie ogłoszony podpisanie takiego kontraktu. Co to zmieni? Za chwilę. W Gorzowie, nie? Co to na przykład. Da? No więc, tak, ale co to da, że on spodziewam się kilku takich ogłoszeń. Ja myślę, że to tyle to da, tak jak właśnie mówiliśmy tutaj, Krzysztof, jak mówiłeś, że z tym Doyle'em była taka sytuacja, tak? Że on się dogadał w tym Lesznie i chyba od tego się zaczęło, że się dogadał w Lesznie, za chwilę już się nie dogadał, bo już się dogadał gdzie indziej i myślę, że dlatego to chyba zostało wprowadzone, to był taki chyba główny impuls.
żeby to właśnie no było spróbować. Kilka takich sytuacji, gdzie, z Bartkiem, z Marznikiem, gdzie zawodnicy tak, że... tam coś podpisali, ale to jest na zasadzie jakiejś tam kartki niezobowiązującej. Klubom wydaje się, że to jest obowiązuje, z kolei kluby się wycofują, więc to działa w obie strony, ale czy to przyspieszy, czy zapobierze czemukolwiek. To... Tak, myślę, że... dwie sytuacje. Władze Żużla w Polsce mówiły wprost, że nie chciałyby powtórki kazusu Jasona Doyle'a z poprzedniego sezonu i to był ten powód między innymi, który stał za tym, aby te prekontrakty weszły w życie. Od 15 czerwca do 31 października ten okres będzie trwał. Ten przykład Bartka z Marznika, który chciałeś podać, to też był przykład taki z kolei medialnie dziwnie rozgrywany, taki, gdzie każdy już wiedział, że ten Bartek będzie. On uśmiechał się, puszczał oko w wywiadach, ale nie mógł po prostu powiedzieć wprost, jaka będzie jego przyszłość, więc żeby uniknąć tego typu sytuacji, postanowiono takie rozwiązanie wprowadzić, ale jak widzę, że między wami jest zgoda... Znaczy, co w tym złego, jeżeli zawodnik X jutro na przykład powie, że on w tym sezonie ściga się dla klubu A, ale po tym sezonie będzie się ścigał jeszcze z drugiej drużyny. Musimy dojrzeć. Bo właśnie, chciałem to powiedzieć, że kibice w Polsce jeszcze nie są chyba przygotowani na to, tak? I zaraz odbierają to myślenie, nie mówię, że wszyscy, tak, ale myślenie kibicu może być też takie, że dzisiaj podpisuje kontrakt zawodnik A z klubem innym i on już będzie jechał gorzej, jak będzie jechał ale z tamtym klubem. Ale i tak będą takie domysły, bo i tak w świecie medialnym, przecież pamiętacie, co było właśnie ze wspomnianym Bartkiem z Marznikiem, który... Pojechał do Lublina. Który pojechał do Lublina, wszyscy wiedzieli, wszyscy mówili i tak dalej, i tak dalej. I też my jako dziennikarze się zastanawialiśmy też w jednym z magazynów. Mówić, nie mówić, a i tak wszyscy mówią, nie wiem, uwolnijmy, nie bądźmy hipokrytami. A to tylko działa tak jak na Bartka zadziałało. To tak. Strasznie mobilizujące. Ale to jest to ciekawe, to co Tomasz... Żeby udowodnić wszystkim, że... Ale to co Tomasz mówiłeś, że może my jako środowisko, dziennikarze, kibice powinniśmy do tego dojrzeć, ale... W jaki sposób dojrzeć, jak nie spróbujemy? No to właśnie spróbujmy. No mówić o tym, tak? Inne dyscypliny to mają i to nie przeszkadza problemu, nikomu. Nie? Mm-hmm. Myślę, że w żużlu ta, nie wiem, odpuszczanie później jest jeszcze mniej prawdopodobne, bo tak jak w innych dyscyplinach i tak te pensje spłyną, jakie tam są ustalone, jakkolwiek tam zawodnik będzie grał, a w żużlu akurat najczęściej nie, bo jak będzie słabo jeździł, to nie będzie zarabiał od momentu, kiedy podpisze... czy zdecyduje się na zmianę barw klubowych. To i tak w dotychczasowym klubie musi jeździć na wysokim poziomie, zdobywać punkty, bo za te punkty ma płacone, więc zawodnik nie ma żadnego interesu, żeby nagle jeździć zdecydowanie jest tak, jak mówisz. Nie ma... Zawodnicy mają płacone za punkty, oni nie mają pensji, czy zrobią jeden, czy pięć punktów. Tak? Oni mają typowo kontrakty za punkty i oni wszyscy chcą jeździć, chcą zdobywać punkty, czy za chwilę będzie jeździć w innym klubie, czy w tym. On cały czas pracuje na siebie, tak? To jest jego praca. Więc mówienie o tym, że ten odpuszcza albo nie odpuszcza, nie ma kompletnie sensu, dokładnie. Tak, rzeczywiście z tymi prekontraktami jest tak, że jedna i druga strona jest w jakimś sensie zabezpieczona, przynajmniej tak to w regulaminie wygląda. Zawodnik może być za zerwanie prekontraktu zawieszony na określony czas w tymże kontrakcie. Z kolei jeśli chodzi o klub, jeśli ze strony klubu kontrakt zostanie zerwany, no to 500 000 zł dostaje zawodnik. Można rozwiązać oczywiście ten prekontrakt, ale tylko i wyłącznie za porozumieniem stron, więc... No ile obstawiacie prekontraktów? Że usłyszymy w tym czasie? To jest dobre pytanie na sondę. Będą Maciek. Nieśmiało się pojawiać. Ja na pewno. Poniżej 5 obstawiam. Myślę, że to jest dokładnie na palcach jednej ręki, myślę. Nie więcej. Ale kilka może być. Wiktor Przyjemski, szanowni państwo, szanowni panowie, 80% z państwa uważa, że Wiktor będzie jeździł w Ekstralidze w przyszłym sezonie, ale w innym klubie niż Polonia Bydgoszcz. Myślę, że kibice Polonii, tutaj 13%, wierzą w to, że będzie to Ekstraliga właśnie w Bydgoszczy. Pozostała grupa, więc tylko 6% naszych głosujących uważa, że Wiktor pozostanie w Bydgoszczy na poziomie pierwszej ligi. Jak wy patrzycie na... Ja byłbym za tym stwierdzeniem. Właśnie, byłbyś za... Jak, że inaczej, nawet jak się... Że nie jak jeśli... będzie, ale czego byście życzyli Wiktorowi? Ja bym życzył mu... Co byłoby dla niego dobre? Wiem, żebyś mu życzył jak najlepiej. Nie, ja bym mu życzył tego, że nieważne gdzie jeździ, ważne żeby pracował. A czy w Ekstralidze, czy w pierwszej? Oczywiście, że tak. Nie, to dla mnie nie ma znaczenia wielkiego, moim zdaniem. Uważasz, że nie? Że wejście nie. Już w wieku 19 lat na poziom Ekstraligi to jest coś oczekiwanego? Nie, uważam, że jakby wejście do Ekstraligi niczego nie gwarantuje. No.
To jeszcze trzeba... Trzy biegi na pewno. No, ale... Tu jeździ po 5-6. To też jest. Też trzeba wziąć to pod uwagę. Myślę, że Wiktorowi w Bydgoszczy niczego nie brakuje, ani brakować nie będzie. Na pewno. Jeśli trzeba będzie, to i na poziomie pierwszej ligi, nie wiem, będzie miał taki kontrakt, czy finansowanie jak na poziomie ekstraligi. Tak mi się wydaje. A nie bylibyście za tym, żeby on rzeczywiście, bez względu na to, czy Polonia awansuje, czy nie, że to już nie jest ten czas, żeby on właśnie Wiecie, spróbował? Jak patrzę na mecze, na biegi młodzieżowe na przykład w ekstralidze, tak? To brakuje trochę jakości w tej chwili, nie? To nie jest jakby poziom zdecydowanie wyższy niż to, co ma Wiktor w pierwszej lidze. No ilu jest, uważasz, takich zawodników dających jakość tej lidze na poziomie ekstraligi wśród juniorów? Z pierwszej ligi? Wśród juniorów. Wśród juniorów. Nie, no, ale ja nie mówię tylko o wyścigach juniorów Wiktora w pierwszej lidze, nie, ale nie, ogólnie, powiedziałeś, nie? że w ekstralidze brakuje ci poziomu, jeśli chodzi o jazdę juniorów. Tak, dlatego tak, pytam, prawda. Ilu jest takich zawodników w ekstralidze, twoim zdaniem, którzy dają tę jakość należną tym rozgrywkom? W ekstralidze? W ekstralidze. No pomóżcie mi, no. Tyle, no Bartek Kowalski, Mateusz Cierniak, Kasper Plundra, ktoś Bartek jeszcze? Bartek Kowalski, Mateusz Cierniak, tak. No teraz Plundra. Może Damian Ratajczak. Damian Ratajczak. Mamy czterech, tak? No, więc... No to na palu z Dużowa, nie, no tak. Oczywiście, że dobrze byłoby dla Wiktora, gdyby miał możliwość rywalizowania z czołówką światową, tak? Emil Sajfudinow, Bartek Zmarzlik, Artiom Maguta. No fajnie. Ma ale... możliwość teraz w indywidualnych mistrzostwach Polski. No, na przykład. Jeździ w lidze szwedzkiej. Od tego sezonu. Na najwyższym poziomie też. Wczoraj bardzo ładny bieg z Woźniakiem. Z Szymonem Woźniakiem. Widać było, że rywalizowali o mistrza Bydgoszczy. Ostra walka była. Więc ja nie wiem, ja zawsze tak podchodziłem, że to nie ma znaczenia, gdzie jeździsz. Ważne, że masz pomysł na siebie, masz chęć rozwoju, trenowania, wiesz co robić, bo sama jazda w Ekstralidze nic nie gwarantuje jeszcze. To ona ci nie rozwinie. Może wręcz przyhamować. Może przyhamować, więc się wszystko nie ułoży. Są zawodnicy, którzy przejeździli w Ekstralidze wiele lat, ale żeby zrobili jakieś postępy do takiego poziomu światowego, to niekoniecznie, więc to trzeba wziąć pod uwagę. No, więc a Wiktor na pewno ze swoim otoczeniem to ale to i zrobi. Tak się zastanawiam i to mnie zastanawia, o czym mówisz, no, czy nie kwestionuję tej tezy. Nicky Pedersen przez lata jeździł w pierwszej lidze. W różnych klubach pierwszoligowych. Znaczy, i zdobywał tytuł mistrza świata na przykład. Wiadomo, że każda sytuacja i każda historia danego zawodnika jest zupełnie inna. To jest bardzo indywidualny proces. Natomiast ja się zastanawiam, czy w momencie, kiedy Wiktor już dominuje, można chyba tak powiedzieć, na tym pierwszoligowym poziomie wśród juniorów zdecydowanie, czy to nie jest ten moment, żeby się sprawdzić? Oczywiście jest ryzyko duże, bo wiadomo, Ekstraliga... Nie, ja nie widzę ryzyka, tak, jakby żeby przerośnie Ekstraliga. Zastanawiam właśnie się nad tym, co mówisz, że to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. A ja uważam, że właśnie, żeby podnosić jakość sportową, to przetarcie się nawet na jeden sezon, żeby sprawdzić, w którym jestem miejscu... No jasne. To chyba jednak tak, ale to wy jeździliście. Na pewno by mu to nie zaszkodziło, ale to nie jest jakiś warunek tego, że jeśli chce być... jestem światowej klasy, to musi się znaleźć w tej ekstralidze, bo on tych startów na tym najwyższym poziomie będzie miał coraz więcej. Tak jak mówimy, Liga Szwedzka wcale nie odbiegająca poziomem sportowym od naszej ekstraligi. Ale w ekstralidze miałby rywali z Marzlika. Tam też ma, nie? Tam też ma. Może Emila akurat nie. Mhm. No, ale cała reszta jemu na pewno by się przydała liga... Jaka? Angielska. No. No tak. Tam by podniósł. W pewnym momencie. Ale to może jeszcze nie. Ta szwedzka na pewno dużo mu da, bo jak wiemy, Wiktor jeździ dobrze, ale na tych jednak przyczepnych, dziurawych torach gorzej sobie radzi. I to jest właśnie dlatego ta liga szwedzka, żeby ona mu właśnie pomogła przetrzeć się na tych ciężkich torach, bo w Szwecji widzimy... Innych też. Innych nie? I widzimy, jakie są w to tory, no, nawet w Szwecji, ekstraligowe tak? tory go nie zaskoczą jakoś specjalnie. Nie? Wręcz przeciwnie. Mogą mu jeszcze bardziej pomóc, bo są super, fajne. A ta liga angielska to jest ciekawy pomysł. Dzisiaj nie jest on zbyt popularny wśród żużlowców, natomiast dla takiego zawodnika, który ma na pewno moim dużą zdaniem ambicję, jest to niezbędne, zwłaszcza prawda? Patrząc na jego technikę jazdy, nad którą pracuje i układa sobie to ciało, widać na motocyklu dopiero. To nie jest jeszcze jego docelowa technika jazdy, bo taka nie może zostać. To myślę, że z wiekiem będzie ją poprawiał. No i nawet taki mecz w lidze szwedzkiej wczoraj,
gdzie z biegu na bieg po prostu robił coraz postęp, lepiej, nie? Dopasowanie motocykla, ułożenie, linie jazdy. A to był chyba po dopiero prostu... drugi mecz jego w Szwecji, tak? Więc, tak, więc... dobrze sobie radził. Zobaczymy, jak pojedzie na te gorsze tory, tak? No był, pierwszy miał u siebie, no właśnie, Halstavik. To nie był łatwy tor, więc... Czyli rozumiem, kroczek po kroczku, lepsza angielska liga niż Ekstraliga Polska. Dzisiaj. No, dokładnie. Ja uważam, rozwoju, że pewna stabilizacja, pewność, luz, łatwe zwycięstwa w pierwszej lidze na przykład. A czyli jako baza pierwsza liga i dodatki, a dodatek po prostu to taka, coś ekstra za granicą. Szwecja, myślę, że nie wszystko, nie Szwecja i Anglia i jeszcze zawody młodzieżowe. Nie, to może być za dużo. Za dużo to byłoby dla niego, ale ja też nie uważam, że już Anglia, bo to też nie jest łatwe. Bo tam można szybko bandy poprzestawiać, tak, prawda? Więc dokładnie. To Anglia nie jest łatwa. Mimo tego, że tam nie ma, chociaż teraz już jest tych nazwisk coraz więcej, ale to jest jednak zupełnie inna liga, ale dla niego to jest to niezbędne. Może jeszcze nie, ale w niedalekiej przyszłości. Ja myślę, że osoby, które opiekują się Wiktorem, na ostatnim meczu też miałem okazję rozmawiać z taką osobą i myślę, że oni mają to wszystko bardzo ładnie zaplanowane, tak? Polska liga zaczął jeździć dobrze, bardzo dobrze. Tak. Teraz jeździ super. Liga szwedzka dochodzi, tak? I w tej Szwecji myślę, że ten rok, jak przejeździ w tej Szwecji, będzie to następny krok. No, dokładnie. W przyszłym sezonie. Myślę, że w tym jeszcze może nie, ale następny sezon myślę, że powinien być krok dalej. Może też być to liga duńska. Po kolei wszystko fajnie się jedzie, bo jedzie się wtorek Szwecja, środa Dania. A w Danii też mamy naprawdę ciekawe tory, dosyć dokładnie. Bardziej podobne do angielskich, duńskie tory są, aniżeli szwedzkie. Więc, tak, więc ta liga duńska też na pewno będzie dobrym kierunkiem. Tutaj widzowie oczywiście kontroluję, bo państwo dyskutują na temat Wiktora i też w kontekście innych tematów zwracam się do użytkownika Farmer po raz kolejny. Zadam pytanie do Krzyśka Cegielskiego, to, które często piszesz, ale jeszcze dokończymy wątek Wiktora. Kacper Galas pisze o tym, że skoro powrócił temat Wiktora, chciałbym nawiązać do zarzutów słabej postawy na wyjazdach. I wylicza, średnie Wiktora w meczach wyjazdowych wyglądają następująco. 21 rok 1,6, 22 2, praktycznie 2,0 i ten rok 2,2, więc nie wiem, jaka miała być skryć się za tym teza, drogi Kacprze, ale wtedy... Że wcale nie jest tak słabo. Źle. Że podnosi umiejętności. On, tak, widać progres i 3 lata temu, kiedy zaczynał, był 16-latkiem w 21 roku, ta średnia już była też... Ja też nie rozumiem do końca tych zarzutów. Ostatnio podczas komentowania meczów Bydgoszczy to wypowiedziałem się, że... Dobrze, że jest doskonały u siebie, bo tak by wypadało, nie? Dokładnie. Jakbyś nie wykorzystywał własnego toru i nie jeździł lepiej niż goście, no to by źle świadczyło gospodarzu, więc dobrze, że jest doskonały u siebie, ale na wyjazdach też nie jest zły. Więc... No Tomek się przekonał, że nie najgorszy na wyjazdach. Nie, no całkiem dobrze. Wyrzucił cię Przyjemski z klubu? Właśnie. 15 lat. Ja myślę, że inny zawodnik. Ale taką tezę można jednak wykierować, że gdyby nie komplet Wiktora Przyjemskiego, to kto nie, wie, ale Wiktor, dalej byś pracował w Poznaniu. Zobaczcie, co Wiktor robi przez ostatnie parę meczy. No. A to, że przyjechał do Poznania i mu pasowało, nie zapominajmy o tym, że Wiktor był tydzień szybciej też na zapleczu kadry juniorów. Tak? Więc tor mu podpasował. Zresztą obojętnie gdzie nie jedzie, to jak widzicie, no średnio ma naprawdę dobrą z wyjazdowych u siebie jeszcze lepszą. Przyjemski potrafi pojechać do Kumli i rywalizować łokieć w łokieć z Szymonem Woźniakiem, który jest najlepszy w tej drużynie, no to o czymś świadczy, tak? I nie był tam na turnieju zaplecza kadry. To jeszcze wcześniej. I jeszcze w kontekście już nie Wiktora, ale też Polonii, Bydgoszcz, pytanie Rafała Osińskiego, no też się przewijało i wątek transferowy właśnie. Czy według panów Mateusz Szczepaniak wzmocni Polonię i jeśli tak się stanie, to ile wzrośnie siła Polonii względem Falubazu? Czy Mateusz Szczepaniak w tym momencie, nie wiemy kim jest, jakim jest żużlowcem? To jest jedna wielka niewiadoma i dzisiaj na twoje pytanie bym powiedział, że kompletnie, nie obrażając oczywiście Mateusza, ale właściwie nic o nim nie wiemy de facto, w związku z tym siła Polonii absolutnie tutaj na ten moment nie wzrośnie w kontekście porównania siły rażenia Polonii do Falubazu. No tak, chociaż na pewno wzrośnie ta siła w momencie, kiedy byłaby dziura w postaci żadnego zawodnika przez kontuzję Daniela Jeleniusa. Ale co da Mateusz, tego nie wiem. Ale ja uważam, że będzie wzmocnieniem.
Dobrze. Kuba Dąbrowski, Ekstraliga. Gdzie Tajski po tym sezonie, waszym zdaniem? We Wrocławiu. Właśnie nie we Wrocławiu, a będzie gdzie? Może w Zielonej Górze. Czyli co, już jest postanowione, że nie we Wrocławiu? A nie wiem, to ty powiedz, nie? No ja nie wiem właśnie. No nie, no to nikt nie wie, to chyba Tajski tylko wie, tak? Albo może on też nie wie. Albo prezes. Ostatnio podczas magazynu naszego po meczu w Lublinie Jacek Gajewski stwierdził, że wie, ale nie powie. Tak. Tak, Jacek tak powiedział? Tak, tak. Nie wie, bo rozmawiał prywatnie z prezesem Andrzejem Ruską, który mu o tym powiedział, kto wyleci, ale nie uchylił powie. Rąbka tajemnicy. No może do Jacka jednak trzeba wykonać telefon. Czy to Taj, czy inny zawodnik. Więc... Może jutro będziemy wiedzieli. Nie no, ale zastanówcie się tak, bo czy łatwo będzie zrezygnować z Taja Wolfindena we Wrocławiu? Z takiej legendy, którą kochają kibice wrocławscy? Ja postawię inne pytanie. Czy... Przecież Taj jest traktowany na równi z Maćkiem Janowskim we Wrocławiu. Tak, natomiast nie macie poczucia, że jednak też zwracaliście chyba, na to że uwagę. Chyba, że Taj stwierdzi, że potrzebuje tej zmiany. Że jest za długo. On chyba, dobrze liczę, nawet kilkanaście sezonów może być już we Wrocławiu, ponad dekadę i no, sami precyzowaliście taką tezę, że czasami dla żużlowca taka zmiana otoczenia jest szalenie istotna. Nie chcę powiedzieć, że jakościowo ta jeździ jakoś bardzo słabo, ale mam takie wrażenie w ostatnich dwóch, trzech sezonach, że brakuje takiego mistrzowskiego błysku, takiego czegoś. Tak, i pytanie, czy odejście z Wrocławia pomogłoby Tajskiemu, tego nie wiemy. Natomiast mamy on musiałby, przykład Pawlickiego. Ale on musiałby to zrobić, żeby się przekonać. I wydaje mi się, że dzisiaj patrząc na tych zawodników, którzy mogą być we Wrocławiu, no to chyba ja bym stawiał na Wolfindena jako na tego, który odejdzie. Być może obie strony dojdą do takiego wniosku. Nie? Mm. Pytanie od użytkownika DK. Panie Cegielski. Podobna sytuacja finansowa klubu z Gniezna nie jest to tak poważna, jak mogłoby się wydawać po pańskich wcześniejszych wypowiedziach. Nadal pan podtrzymuje swoje wcześniejsze zdanie? Ojej. A na czym mam budować ten optymizm? Przecież to nie ja sobie wymyśliłem sytuację, w której zawodnicy nie otrzymywali pensji, a później jeszcze klub ogłosił, że zamraża to, co wcześniej już zamroził, więc trudno mi się wypowiadać. Cieszę się, że się normuje po mojej wypowiedzi. Interwencji. Tak. Medialnej. I słowach zawodników, przecież to nie ja wydzwaniam do zawodników i pytam, jak tam u was sytuacja, tylko oni do mnie dzwonią i się żalą i pytają, co mogą zrobić, jak odzyskać pieniądze, czy mogę zerwać kontrakt. I takie telefony się zdarzają co jakiś czas, no. Między innymi z Gniezna akurat w ostatnim czasie. Dla mnie akurat to też jest przykra sytuacja, bo tam jeździłem i miałem fajny czas i bardzo dobrze wspominam, więc to nie jest dla mnie komfortowa sytuacja, no ale to nie moja wina. No. W ogóle przypomniało mi się, teraz jak tak mówiłeś, że sprawdziłem ten MPPK 98 no. I mieliście rację, że zaczął Jacek Golob, tak, przyjechał ostatni, później jechał Piotr Protasiewicz, na ostatni bieg jeszcze wskoczył Jacek Golob, okay. Więc być może pierwszy bieg jechaliście akurat z Polonią. Tak zapomniałem pierwszy o tym powiedzieć. Nie, pierwszy nie, ale drugi albo trzeci. Ale no być może tak. Ale z Jackiem na pewno. Także cieszę się, że sytuacja w starcie tu... Gniezno się normuje. Po twojej interwencji. Po twojej interwencji. Tak. Tomek, do ciebie pytanie. Squid, wracając do wątku jeszcze poznańskiego, pozwolisz, bo to też jest ciekawa sytuacja. Wczoraj mieliśmy informację o tym, że Jacek Kannenberg nie będzie współpracował z drużyną, zostaje jednak w tym zespole i jest pytanie o to, czy wyobrażasz sobie pracę jako menadżer bez pomocy Jacka? Oczywiście, że tak. Okej. No dobrze. Coś chcecie powiedzieć jeszcze? Bo myślałem, że Tomek będzie mówił dłużej. Zamykasz, a wy sobie wyobrażacie pracę Tomka? Co ja mam powiedzieć? No, nasze drogi już się rozeszły i już się pewnie nie zejdą. Czyli nie chodzisz w pakiecie z Jackiem? Nie, Jacek wybrał inną drogę, jasne, więc poszedł w tamtą stronę. A rozmawialiście o tym? Tak? Czy to takie nie, oczywiste było dla ciebie? Nie, jego decyzja, jest dorosły, podjął decyzję i ja zakończyłem temat i koniec tematu. No już raczej nie będziemy ze sobą współpracować. Więc to jest też informacja dla klubów innych, nie, że tylko Tomek... W pakiecie tylko do ciebie trzeba dzwonić po prostu. Tak. Nie trzeba dwóch kontraktów podpisywać. Wystarczy jeden. Dobrze, tutaj Rafał... Jeden, ale wyższy. Rafał nam dziękuję za odpowiedź. My też dziękujemy za pytania.
Tak państwo narzekali, że nie czytam pytań, a jednak teraz już nie mogę tutaj kolejnych znaleźć. Czy kiedy się rozpocznie temat nowego klubu Tomasza Bajerskiego? No przecież ciągle o tym rozmawiamy. Więc będziemy pewnie powoli kończyć w takim razie. A mam takie do was jeszcze jedno pytanie. Jak wam się podoba akcja, bo mnie się bardzo podoba i uważam, że w ogóle to jest genialny pomysł Ekstraligi. Nie wiem, czy Ekstraligi, bo też tam widziałem, że pewni użytkownicy też pokazywali, że sugerowali Ekstralidze tego typu rozwiązanie. Hashtag krocze. Doskonale. Wydawało się, że będzie coś, Ekstraliga trochę spanikowała być może na początku, a wyszła z tego kapitalna akcja, gdzie zachęcamy mężczyzn do badań. Dobra. Akcja profilaktyczna, super w ogóle sprawa. Nie wiem, ile w tym na początku tak, było... Tak, nie Movember, tylko... Tak, ile w tym na początku było takiego przypadku, ale ja osobiście nie wiem, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo liczy się właściwie intencja i to, żeby... No faceci, my wszyscy po prostu się nie bali pewnych tematów i żebyśmy się po prostu badali. I jeżeli można wykorzystywać pewne instrumenty, również takie językowe, do przypomnienia czy do właściwie wyartykułowania pewnych rzeczy, to tylko przyklasnąć. Chociaż mówię, nie sądzę, żeby to była jakaś taka zakrojona akcja, że ktoś siedział marketingowo na to wpadł. Wręcz przeciwnie, uważam, że gdzieś to wyszło przypadkowo, ktoś komuś to zasugerował, ale od razu mówię, to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia. Liczy się efekt. Tak, miejmy nadzieję, że będzie efekt. Świetna sprawa. Więcej zresztą mogę zaprosić w jutrzejszym Speedway Plus, tam będziemy mieli też rozmowę na ten temat, więc super. Ja właśnie chciałem kończyć, a jeszcze są te pytania do Krzysztofa. Tak. Co ze zdrowiem Janka Kołodzieja? No tak teraz Tomek, właśnie, co z Januszem? A ja o skrótach pomyślę. Pomyśl o tych skrótach, ja się zastanawiam, co powiedzieć. Co ze zdrowiem? Zastanowisz się? No ciężka jest to kontuzja Janusza Kołodzieja. Wbrew pozorom. Bo pierwsze badania nie wskazywały na jakieś urazy. Coś tam, żebra, prawa strona, gdzieś tam kręgosłup go bolał, ale wydawało się, że może po kilku dniach już wsiądzie na motocykl i będzie czuł się dobrze. Jednak wsiadł i zupełnie nie mógł złapać sylwetki, bo go i bolało mimo środków przeciwbólowych i po prostu blokowało do tego stopnia, że zupełnie nie mógł siedzieć na motocyklu, nie? W czasie jazdy, więc to też nie jest tak, że mecz w Częstochowie został przez niego odpuszczony, nie wiem, za 5-12, jak to się mówi. Absolutnie nie. To było tuż po tym finale w Rzeszowie, na którym poczuł, że po prostu nie da się. Także jego obecność w składzie na papierze nic nie znaczy jeszcze, bo w Częstochowie też był na papierze. A czy wystartuje w piątek w meczu ligowym, to chyba podejmie decyzję jutro tak naprawdę. Po wielu zabiegach, które ciągle już teraz całymi dniami przechodzi, żeby te żebra doprowadzić do jakiegoś stanu możliwości siedzenia na motocyklu i złapania sylwetki swojej, żużlowej. No i pewnie jutro będzie w stanie podjąć decyzję, czy jest w stanie w piątek jechać i w sobotę podczas ważnego dla niego turnieju SEC w Częstochowie, czy nie? Ja się zastanawiałem tak a propos Janusza Kołodzieja i tego, co się dzieje w Unii Leszno w kontekście kontuzji. Czy wy sobie przypominacie w ostatnich 10, 15, 20 latach taką historię, aby w jednej drużynie w tak krótkim odstępie czasowym było tyle kontuzji? Pewnie jak się chwilę zastanowimy, to w Stali Gorzów gdzieś tam było jakieś... ostatnio. Ale że aż tyle i... Tam to było chyba jeden wracał, drugi kontuzja. Bo tutaj dwa miesiące i właściwie no pół zespołu, jak nie więcej. I... Pół zespołu, który już na starcie nie wyglądał imponująco, prawda? Dokładnie. Nie wiem, czy Unia Leszno nie zasługuje, tylko to jest marne jakieś pocieszenie na status takiej drużyny najbardziej pechowej w ostatnim dziesięcioleciu chyba tak de facto. No, to jest trudna sytuacja, bo na szczęście dla nich wygrali, co mieli wygrać na początku, jeszcze z Chrisem Holderem w Grudziądzu, gdzie skończył jak na razie swoją jazdę. Ale to jest bardzo trudne w takim zespole, to Tomek może potwierdzić, że kiedy zespół jest zbudowany przez te wszystkie sytuacje z Doylem i później z różnych względów, tak, nie zostało to uzupełnione przez wielkie gwiazdy, to później, kiedy masz tak naprawdę, nie wiem, Grzesiek Zęgota wraca, nie wie w jakiej jest formie, Smyk wraca i musi się tam rehabilitować sportowo, to jest Janusz Kołodziej i
Chris Holder i kiedy tracisz takiego Chrisa Holdera, cokolwiek by o nim nie powiedzieć, to jak patrzyłem na ten zespół w Parku Maszyn, to tam po prostu nie było jakości, nie? Nie ma, wiesz, jakie są ważne te rozmowy między zawodnikami, w którą stronę iść, co zmienić, co czujesz. To brak takiego Chrisa Holdera to nie była strata tylko punktów na torze, ale takiej wiedzy i doświadczenia, nie? Bo kto ma tam coś podpowiedzieć? Ale właśnie chciałem się zapytać. Damian Ratajczak, Antek Mencel, czy Hubert Jabłoński, prawda? No nie, oni tylko powinni stać i się przyglądać, co mówią starsi, nie? A tam nie ma komu jakby przekazywać tych doświadczeń, więc taka strata Chrisa Holdera już na starcie to była ogromna strata. A jak budować morale takiej drużyny, Tomek, jeżeli masz pół zespołu właściwie w rozsypce i nie wiem, podchodzisz do takiego spotkania jak ostatnio nawet Leszno w Częstochowie, gdy właściwie cały żużlowy światek skazywał Leszno na pożarcie. Nie wiem, co się mówi na odprawie, co się mówi przed meczem? A ja w ogóle też zadam inne pytanie do ciebie, jako Tomek, jako trenera. Czy w ogóle kwestia budowania morali jest ważna w takiej pracy? Czy trzeba budować morale w drużynie? Zdecydowanie tak. Trzeba to budować i naprawdę bardzo ważne jest to, co się mówi, w szczególności tak teraz Leszno, Piotrek Baron wie dokładnie, co powiedzieć tym młodym chłopakom. Na pewno nie stresował ich, nie nalegał na to. Oni po prostu, moje jest takie zdanie, oni tam pojechali po prostu bawić się żużlem, tak? Oni mieli pojechać jak najlepiej i zdobywać doświadczenie. I to naprawdę całkiem dobrze wyszło, bo chyba do 9 biegu tam się bardzo ładnie trzyma. No po 8 niektórzy żartowali, że teraz deszcz i remis. Tak. Dokładnie, więc taka młoda drużyna na pewno jest do ogarnięcia, tym bardziej, że przez Piotrka Barona. I oni naprawdę jechali swoje, dawali z siebie 110%, każdy z nich mógł zaistnieć, tak? Mógł się pokazać. To wszystko teraz, co się dzieje tam, to zaprocentuje, jak wrócą ci starsi zawodnicy, tak? Ci doświadczeni. To te biegi właśnie, które jeżdżą ci młodzieżowcy, to wszystko zaprocentuje w dalszej części sezonu. Nie, no widać wyraźnie, że tą sytuację wykorzystał i Bartek Smektała, i Lindsay, nie? I juniorzy. Tak. Bo widać postęp bardzo duży, nie? U tych wszystkich zawodników. Ale chciałem o Smektałę zapytać was, bo też w jednym z magazynów pamiętam, po którejś z pierwszych kolejek też była dyskusja, już nie pamiętam w jakim gronie, że jednak Bartek jest, no ten powrót taki sobie, że no że, tak a było. A teraz wyrasta, wyrósł właściwie na takiego lidera, z jakim on zapałem walczył, z jakąś zadziornością w Częstochowie. Tylko też chyba zmienił tak, trenera, oczywiście. Nie? I teraz pytanie na ile to pozostanie w momencie, kiedy no zawsze takie wrócą. Sytuacje, jak ktoś ma pecha, ma kontuzję, to inni to wskakują i wykorzystują, nie? Więc, więc na całe szczęście dla tego zespołu to Bartek Smektała i Lindsay, który już, no zobaczymy, jak to utrzyma, ale widać, że to nie jest jednorazowa sytuacja, nie? Widać w Anglii, gdzieś tam pod komplety, Szwecja dobra. Widać, że chyba sprzętowo Lindsay i Bartek Smektała też no, wrócili na dobre tory. Więc paradoksalnie te kontuzje w Lesznie zbudowały resztę drużyny, tak? Tak, dokładnie. Tak. Dużo, dużo więcej doświadczenia ci młodzi zawodnicy szczególnie nabiorą, tak? Bo proszę zobaczyć, jak jedzie Ratajczak. Początek sezonu słaby. Jedna kolejny kontuzja, przychod. Druga kontuzja. Zaczął jeździć te biegi, bo już Piotr Baron nie miał już kogo wrzucać, tak? Więc go wrzucał. I ta pewność, ta jazda, to wszystko właśnie tutaj połamani koledzy z drużyny, a on tutaj się buduje, zaczyna jeździć coraz lepiej. On potwierdza to. Mistrzostwa świata. Zdecydowanie świetne zawody w jego wykonaniu. I to właśnie zaprocentowało te kontuzje, które mieli jego starsi koledzy. Ta jazda w tylu biegach. Bo tak naprawdę to jechał 3 biegi, tak? A resztę już wtedy jechali seniorzy. A on teraz jeździ po 5-6 biegów. Tak, więc tak. No ale to też jest taka sytuacja, że jak nagle stajesz się liderem zespołu, to już nie masz tego lidera obok, więc to miejsce się zwalnia też na torze, nie? Fizycznie. I dzięki temu punktujesz lepiej i podnosisz swoje morale i czujesz się mocniejszy. I jeszcze wygrywasz z kimś mocnym, to nagle jesteś na prowadzeniu czy na drugim miejscu i jest wszystko w porządku, nie? Więc to są jakieś tam plusy przy tych kontuzjach. Ale patrząc na tabelę, sytuacja Unii, bo my mówimy cały czas w kontekście walki o utrzymanie między Grudziądzem a Krosnem. No nie, myślę, a tu że się okazuje, zespoły, że nie. Jasne. Ja nawet bym powiedział więcej, że kto wie, czy nie 4.
bo możemy sobie mówić, że Toruń jest mocny, że ma personalnie mocniejszy skład, natomiast sytuacja w tabeli, kontekst jeszcze najbliższego meczu Toruń chyba z Grudziądzem. Myślisz, że gdyby Apator przegrał w Grudziądzu, to telefon? Jest wyłączony cały czas, nie? Tak naprawdę. Znaczy, ja myślę sobie, że Toruń jeszcze nie może spać spokojnie. Okay. Co jest być może absurdalną tezą, bo to jest tak jakościowo mocny zespół, że właściwie no... Ja myślę, jak może się nie być... Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, bo jednak jak porównuję jakość zawodników Toruniu, a zespołów no, Grudziądza, Krosna czy Leszna w tej zgodę. Chwili, to nieporównywalne, nie? Ale patrzymy na punkty, patrzymy na terminarz. Ale kto wie, no, na przykład Unia Leszno nagle wszyscy wracają i jadą do Torunia. To jest Adrian. Adrian, no. Tak. Jadą do Torunia, no to potrafię sobie wyobrazić, że powalczą. Jest jeszcze dużo znaków zapytania. Że powalczą o zwycięstwo, nie? Ale... A jak będzie, zobaczymy. Dokładnie. Tak spuentuję. Jeszcze parę ogłoszeń, bo już będziemy za moment kończyć. Pytanie Farmera o to, jak wspominasz współpracę z Andrzejem Grajewskim, zostawimy na przyszłość. I doskonale. Krzysiek wiele anegdot sobie przypomni i na pewno państwu odpowie w kolejnym wydaniu. No, to mógłbym poopowiadać. Tak, dlatego już na odpowiedź na to pytanie nie mamy teraz czasu, ale wrócimy na pewno do tego wątku. Następnemu prowadzącemu kolegium żużlowe na pewno przypomnę o tej kwestii, żeby zapytać Krzyśka. Chciałem jeszcze zapytać Maćka Noskowicza jedną rzecz na koniec. Powiedz mi, bo ty lubisz media i pamiętasz dużo, dużo rzeczy. Kto jest autorem słów? Raz ja prowadziłem, raz kolega Bajerski. Wymijaliśmy się co łuk. Ja Krzysztof kojarzę. Cegielski? Nie, Krzysztof Cegielski. O kurczę. Cegła wie. Kojarzę tę wypowiedź. Raz ja też kojarzę. 91 rok. Poczekaj, 91 Myślę, rok? Że... Lublin. Lublin? Ale to kolega klubowy? Jakiś? Nie. Jerzy Mordel. Słynna Jerzy wypowiedź, Mordel. W której... Kolega Bajerski, młody, zaczynający karierę, zaistniał wtedy. Takie to było wejście. A mówię o tym dlatego, bo są takie dwa wywiady sportowe z przeszłości. 16 lat miał, a wymijał Jerzego Mordela. Bo dwa słynne wywiady telewizyjne z przeszłości, nie tylko telewizyjne, ale takie medialne z przeszłości są właśnie z wami związane. Jerzy Mordel, właśnie ta wypowiedź dla pana Witolda Miszczaka w telewizji publicznej Lublin. Znane, oczywiście. Oraz oczywiście ja brawa dla Gorzowa. Maciej Noskowicz, to nie ty powiedziałeś, ojej. Ale rozmowa z tobą. No to internet, ale to piłkarscy kibice ale to chyba piłkarscy wiedzą. Kibice to piłkarscy kibice, Szpara. Natomiast ja słyszałem, będąc w Gorzowie i teraz w niedzielę też będę miał przyjemność obsługiwać mecz w Gorzowie, że podchodzili kibice, tak zapytali, co tam i pytali, czy będzie dzisiaj tekst brawa dla Gorzowa, dlatego... A zdarzyło ci się kiedyś, nawet ci SMS-a napisałem. To funkcjonuje. Powiem jak klasyk, brawa dla Gorzowa. Ale to też, bo mogę kiedyś przybliżyć, jak będzie inna okazja, jak do tego wywiadu doszło, tylko mówię, tu chyba kibice piłkarscy znają. Zaprosimy cię do piłkarskiego młyna tak, kiedyś. 2009 rok, pamiętam, nigdy bym nie sądził, że to rozmowa z Grzegorzem Skwarą, 43-sekundowa, nagrana 14 lat temu, będzie hitem internetu. Warto znaleźć na YouTubie, tam Maciej Noskowicz w roli dziennikarza, podobnie jak dzisiaj, w roli naszego eksperta. Maćku, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tomasz Bajerski, dziękujemy Tomku. Dziękuję bardzo. Krzysztof Cegielski. Dziękuję. Dziękuję. Tomku, kiedy się widzimy na meczu? Jeszcze nie. Nie jesteś jeszcze w rozpisce? Jeszcze nie, jeszcze okay. Włączy jeszcze telefon i się okaże. To się za szybko stało i Maciej Gładzik nie zdążył chyba jeszcze zareagować. Panowie sobie dalej będą jeszcze rozmawiać i umawiać się na kolejne spotkania. Ja już sobie stąd pójdę. Dziękuję państwu bardzo. To było kolejne wydanie Kolegium Żużlowego. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Dobranoc. Dziękujemy. Dziękujemy.